Dowódcy jedynki, dwójki i trójki natychmiast do mnie. Dobra. Dowódca jedynki, dwójki i trójki przed wejściem. Czołem, wy jesteście jedynka. Jedynka. Dobra, to wy obstawiacie to wejście. Głównie żółta linia zaznaczona na mapie. Obstawiacie to wejście plus rozstaw ludzi wyżej. Nie? Najlepiej by dwóch stało przy wejściu, a reszta się działa wyżej. I zdejmij to z twarzy. Dobra. Johnny, wy jesteście dwa, tak? Dobra. Obstawiacie niebieską linię. Tam w tunelach tamtych mniej więcej jest długie tylne wyjście, to jest wyłom murze, dobrze pamiętam to miejsce. Macie je obstawić, przynajmniej dwójka ludzi ma tam siedzieć, a reszta ma rozstaw jak chcesz. Najlepiej jakby siedziała wyżej, tak czy jest widok tamto. Trójka, wy obstawiacie zieloną linię, to samo co u Johnny'ego, tyle że długo. Muszę się przezbroić. Nikogo więcej nie widzę. To przezbrojenia może mieć, tak? Tak, tak. Mieć PPS na Masina? Można. Towarzysze z dwa, niech każdy weźmie po jednym płynie z każdej pojemności, jak może. Oj, rzeczywiście, dasz sobie radę, chłopie. Adinczek. Dwojt jest radia. Koniec amunicji do PPS-y. Nie ma żadnych toreb, plecaków? No. Sam w tej skrzynce środkowej z tyłu. Dzięki towarzyszu. Wszystkie już amunicje do PPS-y odkradł. Kurwa. Ludzie, przejście nie ma. Gdzie, w którym miejscu są te plecaki? Sierżancie Żyła, wypierdolicie tą PPS-ę bębenkiem, bo was rozstrzelam. Dziękuję. Już. Bo? Miał być bębenkiem. Właśnie bębenkiem to towarzyszy. Miałbyś bez prostych magazynków. Tak jest. Z lunetą, bo tych długich magazynków wtedy nie było w naszych czasach. Dobra, to Johnny wywołajcie swoje magazyny. Takie dziwne są. Co? Wywaliłem, tylko że nie mam w ogóle. Jakieś amunicje? Dużych skrzyniach są. Tych większych. Wziąłem trochę płynów. Ej, serio? Nie ma żadnej amunicji do mozgu. Dobra! Jedynka, wychodzimy. Limonka zbieraj swoich ludzi. Biali na dół. Zieloni gotowi? To do Mosina. Przejście. Ja się tam nie wiem, czy pójdę na. Marian, ty jesteś amunicyjny? Jestem. Charlie'a? No to ten, amunicję. Dogadałeś się z nim, jakie magazynki i tak dalej? Tak. Tych małych nie ma amunicji? Masz zapakowane? Już w ogóle nie mam do PPS-u. Tak, 5. Nie ma żadnych goldenkowych. Są w tych skrzynkach małych jak... Jakie są dokumenty, jakie wezmę. A, dobra. 20 sekund. No biali z Odin, raz dwa. Kto tu odłożył tyle broni pod skrzynkami? Tam się tam odkłada. Co to jest kurwa jeszcze z białych? Zono, wychodzimy. Dobra, biorę tylko medykamenty kilka. No my nie mieliśmy być na niebieską. Dwójka za pół minuty, koniec przyzbrojenia. Tak jest, to jest towarzyszu. Zieloni wychodzimy. Nie korekcja. O, przydałby się, nie mam mało. Dobra, zbiórka szybko. Znaczy, jak najwięcej, jak możesz oczywiście. Dobra, przepadnij się, jako rozdzielam ludzi. Nie zdążyłem pobrać medykamentu. Boże. Tri zbiórka. Tak jest? Zabrałem ci 4 ten. Jak ktoś streama jeszcze miejsce weźcie. Dobra, w szeregu. Dla własnego bezpieczeństwa. Tutaj dwa te zdrowe. Czy my tu idziemy? Zaprzed zamek. Dwa, koniec przyzbrojenia. Panie kapitanie, melduję o zabezpieczeniu głównego wejścia. Trzymajcie przy głównym wejściu. Tak jest. Czekamy na ten atak. Ja prawo stoku zbiórka. Tam gdzie byś się ruchy, ruchy. A jak wy jesteś się ETA. Tak. Zróbcie radio czeka z jedynką, dwójką i trójką. Właśnie miałem to proponować, już wykonuję. Chociaż kurde, oni mogą nie mieć. Wiem, zaraz to zrobię. Przed zamkiem są, leżą. Wystarczy sobie iść i wziąć. Dowódcy? Tak, widzę.
Dowódca ich... Stanisławów do Adin. Dobra. Żołnierze, naszym zadaniem jest osłona. Przyjął to po prostu radio check. Stanisławów do 2. Będziemy mieli chyba skrzynki po prawej. Dobra, tak. Stanisławów do 3. Czego warto mieć coś jeszcze w plecach? Ponawiam, Stanisławów do 3. Wschodem teraz. Tak. Mówię, robić się na... Tri nie ma radia. Żółto. Na początek częścią wschodnią. Owen, ty wyjeżdżasz w sekcję niebieską, robi się na niebieską, mas pod sobą. Ponawiam ostatni raz, Stanisław do 3. Asystenty AMG, nie wiem kto jest teraz. Baron. Małpę i jeszcze jednego strzelca. Gdzie są w ogóle te? Tutaj są. Czy parter to już pozostawiam? Podziko Johnny, przed wejściem do zamku są radia. Niech wasze ETO je pobierze. I dowódcza, czyli moja. Dobra, ETO. My zajmiemy się tą częścią bardziej od północy. Wszyscy tak, kreszcza jest pode mną, czyli zmieniacie koloru. Koksus też jest pode mną. Dobra, szycha na niebiesko. Paladyni? Tak? Przepraszam. Kapitanie. Dwa już idzie na pozycję. Przyjął. Jak coś, to możecie się okopać też przed tym wyłomem. Byście się za daleko nie oddali, bo tam jest wyłom, tyle wyjście. Mamy wyłom też chronić? Tak. No i z mojej strony... Żeby się tamto nie przedotali. Prośba, żeby ktoś wziął więcej medykamentów na miejsce. Przełączyć bo na głośniki? Tu, nie, nie trzeba. Tu kurwa jakiś żar. Nie wiem, jest chodzi o rozmiar tych toreb. No, na razie to koksus, mamy skrzynkę. Nawet torba, ja nie mam góry. A dobra, tylko jeden wyłom. Właśnie tak. Ale to wyłom nie należy do was, to należy dobra. Do drużyny tam. Tak jest to walczy. Chodźcie tam. No to szukajcie waszego dowódcy. My właśnie jeszcze możemy. Zeri. I mam tam. Idę na dół. Dobra, Owen. Gdzie Owen? Na dole był. Zona, gdzie ty biegasz? Zeri! Z góry będzie lepiej strzelać. Zeri, gdzieś nie. Wiem, ale my musimy być na dole. Chwila, Johnny, wy się też zajmujecie tym wyłomem, nie? Skupcie się głównie na wyłomie, bo reszta obtawiła wyżej. Stanisław do 3? Dobra. Chwila, gdzie... Nadal nie chcę ze mną rozmawiać. Kapitanie, gdzie jest ten wyłom dokładnie? Tam. Niżej. Dobra, czyli... Przed wejściem najlepiej okopcie się tam. Dobra, moja sekcja. Ponawiam, Stanisławów do 3. Raczej na górę może. Trzy. Spok. Nie wiem, tu się gdzieś... Proszę nie blokować spadów. Tak, ale jest dużo, właśnie mały... Kapelusz toku, radio częstotliwość 55, nie odbieracie. Tutaj moja sekcja, na zewnątrz. Weź, kiedy się przy oknie ustaw. Okopujemy się. 55. Dobra, to ja stoję. A nasz porucznik to... No właśnie nie wiem. Chyba się na coś zapatrzył. Nie wiem co tam jest, ale... Tak wygląda jakby się zapatrzył. Macie łopatę? Targowy, odsuńcie się. Rozkaz. Dowódca też... Dobra. Kolejny. Medyk jak odważny. Dobra, zobaczmy, że gdzieś tam wchodzimy na wieżę. Przyjął. Zwolę. Dobra, Maryna, wstawię to okno. Dobra, porucznik też jest ranny, łatam. Dobra, Owen, zmiana planu. Twoja sekcja bierze, okupujecie... Spadliśmy pod... między... pierwsze... pod... A nie da się, chodzi teraz ze stazą. Zabandażować się trzeba. Ma ktoś opatę? Mhm. Także cztery osoby towarzyszy porucznika spadły. Jest. Druga drużyna. Gdzie wy jesteście? Nie wchodź na górę, nie wchodź! Kolej. Towarzyszu Koksusie, nie wchodź tutaj. My już jesteśmy cali, spokojnie. Dobra, obserwować przy tych oknach. Potwierdzam, że... Tylko uważajcie. No, snajpera mają. Mamy ogarniać wschód, bo południe jest innego, to inna drużyna. Mam nadzieję, że się zna na parkurze. O, kolejny spadł. Venom, uważaj, o. No, cały muszę się tam jest na ale... O, kurwa. Pomóż mi z Venomem. Przekazuję mi pistolę. Przekazuję lewą. Albo nie. Biorę ręce.
swoje ręce. Spokojnie, bier. Dobra, dzięki. Zajęcie spłatę? Dziękuję, kapitan. Nie ma pewnie. Cały jesteś już? Nie, nie jestem cały. No to już się bandażuje, już się bandażuje. Dobra. Na kierunku 100, z 2 oddziały, z 15 osób. Bandażuj sobie nogi. W naszym kierunku. A musisz sobie tam... Zabandażuj sobie nogi. Wojnie. Ja pierdolę. Od północy dużo. Właśnie nie. Kolejny kurwa spadł tam, ja pierdolę. Panie! Czy jesteś kapitan? Chodź pod ścianę tutaj! Spokojnie, nie wychylaj się, bo mam tam. Zatrzyj sobie nogi. Łataj sobie nogi. Łatam ci klatę. Samolot. Zabandażuj sobie. Przyjął naszej, raczej na... On właśnie identyfikuje, ale nie wygląda właśnie na nasz. Miał lornetkę, to bym trochę pomógł. Myślicie, że partyzanci potrafią rad? No, słyszałem, że podobno Wielka Brytania im pomaga, więc... Robin, patrz tutaj do mnie! Ja bym też pomagał, ale nigdy nie ufał. Zaproszę się kap drugiego pomieszczenia. Jak się trzymają nasi na dole? Stoją i walczą dzielnie. Wszyscy nawet... Dobra, medyk. Medyk tam na dole leży, jeden z naszych. Ja pierdolę. Coś leci. Bomba! O kurwa! Było blisko. A, czy chwali się jeszcze? Łatam ci klatę. Jak ty dołu spadłeś? Nie mam tutaj nic. Samoloty są nasze, nie bajcie do nich. Nie, aha, zajebiście. Szycha. Cholera, z szycha ty spadłeś? Dobra, przyjęli po prostu. Medyk, kolejny spadł. O, kapel Charlie, bardzo fajnie na ciebie tu rosyjskie myśli technologicznej. Dobra, jesteś już w porządku. Masivo, towarzysz. Szanuję, że to leży. Halo, dzień dobry. Szycha! Połatany, ty wracasz do budynku. Nie mogę, kurwa, nie mam jak teraz przywrócić. Nie chodźcie w ogóle, kurwa, na tym górę. Do ostatniego pomieszczenia lepiej nie wchodzę. Wogo, swoi. Ogółem nikt ci nie wchodźcie, bo podłoga was zje. Nie wchodźcie do rogu w ogóle tych ścian. Panowie, mam maksimum, że tutaj, prawda? Wyłomię w murze. Powtarzam, nie wchodźcie do rogu w ścian, bo was podłoga zje. Znaczy, wpadniecie w dziurę. Robin. Spokojnie, słuchaj. Ja z mojej strony się wychylą, ale nie chcą. Oj, jak
Chłopaki przed wejściem głównym wytrzymają się wyjątkowo bardzo dobrze. Czym zapytaj wszystkie drużyny, jaki mają status. Stanisławów do Adi. Uwaga, mamy kontratak zachodu, zachód, niech ktoś idzie na zachód. Kolejny spadł tam, Koksus pobiegli do tamtego, ja się załatam. Kapitanie? Tak. Adin jest tam całe, dwa bardzo dużo rannych. I Tri, słaby ostrzał, sprawdzają ilość rannych. Zajebiście, tylko Adin nie dla mnie, to znaczy, że przed wejściem dobrze im. Proszę bardzo, dobrze. Nadarzuję ci głowę. Żyła. Towarzyszy, ale możesz nie w bramie, okej, okay? Bo jest ciężko sobie. I popierdalaj na dach. Potwierdzę, zakup wszystko. Przedłużę zakup. Słowić głowę jeszcze, proszę. Nie. Płatam ci prawą rękę. Miało Polaki na prawo od zabudowań. 46. Nie ściągaj jak masz ranę. Nie załatwiony. Masz duże grafiki na razie. Biegnij w prawo i patrz, czy wszyscy żyją. Chyba przy wyrwie są ranni. Po uciku mamy kontratak z zachodu, więc uważajcie, z tamtej strony nas ciąga. Stanie z powodu try jak z tymi rannymi. Uważajcie od zachodu. Koksus gdzieś jest? Ja mamy tylko rannę. Ja się Koksus. Kurwa mać. Towarzyszu! Przy drugiej wyrwie ranny. Dał się im ta pomoc. Nie dawałem mi tego na każdy odwrotu i nie wiem gdzie jest. Koksus, to nas. Potrzebujemy coś. Koksus, szybko. To jest tylko, że po prostu się utrzymujemy. Tutaj mam rannę. Klata gotowa. Dobra, chuj, wycofujemy. Ile macie ran? Szyka, ty też wycofajcie tutaj do tyłu, do środka. Ja pierdolę, ja sam się szykę. Dobra, to się szyj. Szychę. Nie, najpierw szychę. Szycha, chodź. Dobra, chodź tam najpierw ciężko ranny. Jestem jeszcze, bro. Dalej. Z czego ty krwawisz jeszcze? Z klaty krwawisz, łatą klatę? Rany, nie wiem, jeden co dalej. O, pas, tak. To wyrwie, sobie. Tą głowę. Sej z powód przyjął aut. Jak? Łatam lewą rękę. Nie masz bandaży już? Przyjąłem żadnego. I 3 są całe, mniej więcej lekki ostrzał, a 2 ma jazdę przez dziurawą podłogę. Mam bandaż jeszcze, trzeba motać. Po tą prawą. Niech dwójka zmieni pozycję jak może. Najlepiej jak wejdzie przed wejściem i pomaga jeden. Tylko mają tam takie problemy. A tam lewą nogę? Ja właśnie średnio. Dobrze to widzę. Przenieście się przed wejściem głównym do pomocy Adin, jak przyjęli? Zajmij sobie stas, bo pewnie twoje. Przenieście co widzicie. O, tego jedynie załatasz, to ci załatam. Dobra, podzajmij sobie stazy. Łatam jeszcze prawo. Witam to się w boju, nie pierdolę. Nie pierdolę. Czekaj, mi się coś otworzyło. Ten Polak będzie mój. Kurwa. Miota tym wypadłem poza zamek. Nie wiem jak to się stało. Odpadłem dziurę właśnie. Żyję, spokojnie. Towarzysza kapitana. Medyk, niech jakiś pobiegnie do towarzysza kapitana. Żyję. O, chyba kurwa, ja dobra. Jest no ja. Dwa, idzie.
Żyła, dawaj. Dwójka z kurwa na głównym placu. Usher. Ajo Szycha. Towarzyszu, aktualnie szyję. Już wrócę. Nad połowy, kurwa, nie uszycie. Co? Nie. Uciekaj stąd. Połowa? Uciekajcie stąd, no, bo ja was nie będę wiesz na broni, bo zaraz się podpiszę. Kurwa, bomba. Szybko, szybko, ruchy. No i co? Tu kapitan leży. Gdzie jest medyk? Tak, medyka może zwołać. Zajmujcie się PMT-ami, ja się sam sobą zajmę i się wycofam. To jest przyjął. PMety, nie gapić się nam. Pana kapitana, masz. Tak? Okej. Tak? Dobra, kończę się trochę. Dobra, czy się nie otworzyła żadna rana? O, ktoś tutaj ząb krwawi. To ja. To tylko ja. Weź się załataj tam, zaraz się tobą zajmę też. Spokojnie, czekaj, zaraz. Czy raz czegoś krwawi się jeszcze, czy nie? Nie, już to. Dobra. Już kończę szyć. Lepiej, żeby nic ci nie krwawiło. Michał dołączył studia na lewej stronie. Na lewej flance. Nie. Stadzy mi się skończyły. Dobra, Szycho, podaj adrenalinę. Morfinę. Kurwa. Podaj adrenalinę. Dobra, gotów. Idę po kurwa ten. Ja nie nazywam tą linię umocnień linią Stalina 2. O, są zestawy medyczne, faktycznie. Kurwa, ale dużo miejsca wymagają. Z tego chodzę, to będzie lepsze miejsce do pojedynki. Wszyscy wiesz, tu są. Tak? O, symbiotyk. Symbiotyk, ty krwawisz się. Sobie pozakładałem stan. Ale krwawisz się z klatki, tak, z głowy. Tak, tak. Łatam ci głowę. Spokojnie, zawsze pierwszą łataj głowę. Myślałem, że klata. No też tak zawsze myślałem. Ale tak słyszałem, że głowę najlepiej łatać pierwszą. Wiecie jakieś kontakty? To nie jest wschodni strony. No jak dla mnie to lepiej łatać to, żeby się najbardziej. Używam ci zestawu pierwszej pomocy. Zajmij sobie stadzę. Jasne. Zaraz ci podam. Polacy na zachodzie. O, szybko się te zestawy pierwszy po... O, wow. A jak jesteś? Na czwarta. Ta, żyje kapitanie, składa mnie. Przyjął, też wypadnie. Nie, daj sobie spokój, idź do porusznika. Nie, spokojnie, przekaż dwójce, że mamy ostą pizdę z zachodu i niech się przemieszczą na drugie piętro na zachód. Bo strzelają mi trochę nie słyszę. Dwójka ma się przemieścić na drugie piętro? Na zachód. Niech część piechoty tam pójdzie. Stanisławów do 2. Dobra, kapitan wam każe, jak nie słyszycie, 2, żebyście przenieśli się na zachód, na piętro, część swoich ludzi, nie wszystkich, jak przyjęli. Zachód, piętro przyjął. Puszczer, dawaj do nas. Różnie wschód. Maksima wam tu kładę. Uwaga. Biali mieli się na zachód przemieścić, my bronimy wschodu cały czas. Stąd gówno trafimy, oni są... W waszym poruczniku jest trika. Trzy czwarte. To samo dostałeś. Też wypadli się kabel. Ta, pierwsza. Tylko, że ja trochę bardziej niefortunnie. Mają możliwość, patrz. Chwila.
Oberwę. Strzyte. Dobra, dzięki ci bardzo. Zajmę się. Podaję morfinę, ale ten nie jeszcze. Dobra, nie. Ja się zajmę. Dobra. Ale nie biorę. Tak? Akio, masz jeszcze tyle sobie nie? Porusznik wybrnij. No. Teraz ołatwam wszystko. Dobra, gotów. Coś potrzebujesz? Zapatruję Ameryka. Akio, my wymówimy. Tobie to będziesz podobał. Swój. To jeszcze jest pati, potrzebuje szycia. Żyła ranny. To sam głowa. O kurwa, żyła. Kurwa, mać. A, te maksymy są niebezpieczne, więc nie kładź ich na okopach na lewo. No właśnie widzę. Chwila. Znajdź słowo zgłasza. Poczekaj, przyjął, czekuj. Kapitanie, ta? Nie mogą stać na piętrze na zachodzie, bo podłoga... To nie się cofają przed blej... Dwa, cofajcie się przed wejściem, jak się... Chłopaki, wycofujemy się wejście. Dobra. Wrogowie są na south i na west, northwest. No właśnie ja też nie jestem gorszy. Ktoś jeszcze z pati potrzebuje szycia? Kto jeszcze z pati potrzebuje szycia? To może spłucić dopiero to spata, ale nie wiem czy jest rany. Marian potrzebuje. Marian, dobra, idę pozostaw. Marian, poczekaj przy bramie. Może z porusów widzę, że po poprzednim upadku się utwornił, teraz tylko leciutko ranny. Dobra, łatam. Teraz tylko zaszyję pana. Na zachód. Randowuję. Towarzyszy podporuczniku, szyję pana. No mea, przejdźmy się, zobaczę do innej. Towarzysz gotów? Prawa strona bierzemy. Do wyżby. Rozrzucali? Towarzysz kapitan Tała? Tak, tak. Jak to wygląda z tej... No nacierają, nacierają, no. Jak miałem optykę, to dawałem radę, jak nie mam optyki, to głównie dam radę zrobić na tych na ty jeden kropla. Mam 8 kropli na sekundę, nikt nie jest w stanie trafić. 300, 300, 300! Proszę o...
Proszę o pozwolenie o snajperkę. No, pod ciężkim obszarem tego pewnie. Czy ty tutaj? Kurwa, to jest po prostu dobra, weź. Czeka się, nie zapomnij. Tak, bronia, przed tak to jest. Oczywiście, stałem tak, żeby można było strzelać w każdym kierunku. Chyba dodatkowy zaraz. Ktoś jeszcze spadł i potrzebuje pomocy? Dobra, jest lepiej niż było, to jest nie. I ten znowu spadł. Czekaj, użyję na sobie pierwszej pomocy. Mamy granaty. Już go opatruję. Używam ze stopy pomocy. Mhm. Spadłeś? Kurwa. Kapi, pobiegnij po kolei. Tak, biegnij ze stopy. Prawej strony, jak pierwszego. Na tych, którzy spadli, używajcie ze sobą pierwszej pomocy. To nie z nich winy. Dobra, to towarzyszy mi kotowy głos. A ty nie spadłeś. Czy spadłeś? Nie spadłeś. Ja? A nie. A ty z długo spadłeś. Kurde, to patrzyłem sobie. Zatrzę sobie kratę. Gdzieś z prawej strony chyba. Kratę sobie zatrzyła tej, bo jej nie zestawiłem. Dobra, mam zestaw. Kto? Kogo? Tutaj, jego. Chyba nie pamiętam. Chyba nie. Dobra, biorę Zuno. Tak, bierz go. Biegnę po czwarte. Uwaga, przebiegam, uwaga, przebiegam. Połowa. 3/4. Gotowe. Gdzieś tu blisko chyba są za was. Towarzysz Bioki dostał... Chyba się przyciągać. W porządku, wszystko. O, na razie brak strat. Towarzyszu, kapitanie, używam... Szyję pana. Dobra, towarzysz gotów. Amerykański sprzęt, ale na... To gdzie amerykański? P39 kapitanie, nasze barwy miało. To pewnie to z Landlisa, co ci mówili. Landlesa, Londlisro, tam nie wiem, Amerykanie jak to nazywają. Tak samo jak te jeepy. Towarzysz kapitan. Ale te jeepy przed nami mogą też być nasze, pomalowane w nasze barwy. Kto mnie woła? Towarzysz kapitan, kapral, proszę biegnik. Ktoś potrzebuje medyka? Może zajmiemy tamte budynki. Od tutaj. No. To potrzebuje Koksus, medyka? To potrzebuje medyka. Kaprale Koksus. Potrzebuje medyka. Gdzie tutaj? Wiesz co, weź trzech ludzi i zobacz jak tam jest. Trzech go wytecie, zdejmijcie okulary.
Dobra, spróbuję zatem zaatakować. Kapitanie, potwierdzam, ja P39. To potrzebuję medyka jeszcze. Dobra, to... Dobra, to... Gdzie? To się jeszcze jest medyka? Tak, ja wrzucę. Czy się obok ciebie, towarzyszu? Zona do porucznika. Do porucznika. Ale mam zapadę głowy. Mnie to głowa chodziło, nie boli. Zona! Jestem. Kto jeszcze? Dobra, no to wszyscy. Góry strzelałem. Dobra, idziemy do tych koszar tam, słuchajcie. Ranny. Kurde. Czekajcie. O. O! Dobra. Czekaj, Czekaj też, tak? Nie dobrze. To jest specyficzne. Drugie samolot. Tak, magazynki tutaj. Dobra, leć. Magazynki ratuj. Tamtąd coś idzie, bo smugasz poszedł przed nami ten teren. Jak się trzymacie? No dobrze. Trochę rannych, ale to już do połatania bez problemu. Przyjąłem, bez te... Brak. Kapitanie, mamy doniesienia o wrogich samolotach, jak przyjął? Co? Mamy doniesienia o wrogich samolotach. Ja przyjął, w jakich barwach wyglądają? Mają nasze samoloty? Nie, po prostu atakują nasze samoloty. Zameduj to na radiu wszystkim, że możemy się spodziewać drugich samolotów. One mają po prostu kaliber, więc... Stanisławów do wszystkich drużyn, nie się spodziewać drugich samolotów. Pan, darzujcie z głową. To jest... Dwa przejął. Kto dostał? Możemy spodziewać się wrogich samolotów. To wrogi samolotów. Na rol, ktoś tam spadł u was? Potwierdzam. Taki komunikat miałem na radiu. Powietrzną między naszymi samolotami, a wrogi. Nasze samoloty chyba się nie strzelają. Towarzyszu Kapralo, jak wyglądali wrogie? Przypominam, że im pomaga Wielka Brytania. Kto dostał? Właśnie, jakie samoloty miał wróg? My mamy P-39. My dostaliśmy takie zgłoszenie, my żeśmy tego nie widzieli. Aha, dobra. Witam, towarzyszy, podobnie. No my mamy P-39 od Amerykanów, więc... Tak, wiem, ale z gwiazdami. Tak. Są pomalowane na nasze. Czwarte. Kończę. Super. Dobra, towarzysz ruchu. Dobra, nasi na zachodzie w budynkach. Jak podejdę, to cicho nie będzie, mi się wydaje. To pierdolnijcie ładunek. Radio operator, kapitanie. Tak? Zajęliśmy koszary. Przy... Macie tamtą dobry widok? Dostałeś się nóż? Nie. Powtórz. Dobra. Dość dobry. Dzięki. No to weźcie ze sobą tam całą drużynę, wiesz, wasza drużyna obstawia zachód. Kierunek. Okej. Tu Tri mamy wrogi pojazd. Tri melduje o wrogim pojeździe. Tri wrogi pojazd przejął. Całe odwróć do koszarów. Co? Panowie, wycofujemy się. Wszyscy za mury, panowie. Przegrupowanie, za murami. Tri przejął czołg, wrogi. Nie widzę, wejdę na górę. Ja pierdolę. Całe odwrót do mnie. Na plac. Nice, Johnny. Pytanie. Czołg czy 1x20? Takie meldunki dostaję. To właśnie mamy do koszaru. Ale kto? Nasi? Tri przejął. Chodźcie za mną. Uwaga, nie przechodźcie przez bramę! Idzie ten. Maxim idzie. O kurwa. Kurwa, prują! Kazać im go zabezpieczyć?
Tak, zabezpiecza, niech nie przejmują. Nie mamy niestety dobrej czołgi. Do 3, zabezpieczcie pojazd, ale nie używajcie go, jak przyjęli. Kapitanie, zadanie D2. Ktoś do szycia? Z placu? Na dwa zadanie? Zadanie na razie... zamek był. Chyba, że już skończyli ataką. Jaką pozycję mamy zająć jako dwa? Na piętrach są dziurawe podłogi. Przyjął, no to obstawiajcie przed wejściem, ale chcę, żebyście obstawiali wschód i południowy wschód. Nie zachód, bo na zachodzie są nasi. Dobra, wschód i południowy wschód. Stanisławu zgłaszał? Aby przejęli nasz czołg. Stanisław przyjął. Kapitanie? Tak. Adin straciło porucznika, a teraz przyjął sierżant Limonka dowodzenie. Przyjął. Tyle było z czołgu. Stanisław zgłasza? Czekaj, mnie to ma. Oczekuj. Tak. Nie jakiś czołg widzą i pytają, czy to nasz. Dobre pytanie, zapytaj. No to już chyba to był. Tak. Bo proszę, to jest inny znak, że to nasz. Stanisław do Adin, tak. Czy to ten czołg? Mamy dalej bronić wschodnie. Tak, zapytaj dwójkę, nie, czy to nie jest przejęty czołg. Czy co to miało być? Trójkę? Dobra. No ci co przejmowali, czyli dwójkę. Dwa. Ja do 3 nadawałem. A. Bo 3 nadawało, że znalazłem. No to zapytaj, czy... Stanisław do 3. Czy nasz, czy ten czołg, który żeście przejęli, to on właśnie teraz z pierwszej wybucha? Potwierdzam. To nie był czołg przejęty, to był czołg sojuszniczy już wziąć w taksę i najechał na coś i właśnie wybucha. Myślę, że nie będę przyjął. Przyjął. To ten czołg. Przyjął. O, idzie. Zajmijcie się. Czy wy umiecie trafić jednego kłócącego Polaka? Zasłona wyjdź, zasłona wyjdź. Komunikacja czytelna, powtórz. Po tej... go. O. Tankistę najlepszego. Dlaczego tankistę nie powiedzieliście nic, że... Kapitanie, jedynka proszę o rozkaz. Przez chwilę, bo tutaj. Jedynka jest budynku na zachodzie, tak? No, tak mieli ostatnio być. Przyjął, widocznie już nie jesteśmy atakowani, więc biurka przy głównym wejściu w zamku. Dla wszystkich drużyn. Stanisław do wszystkich drużyn, z biurka przed głównym wejściem. Jak przyjęli? Strzelam do Polaka. Toksus, zobaczysz to? To trochę... Leży. Dobra, czekaj, mnie wołasz, to się coś skaleczyłeś. Dobra, jedynka i trójka przyjęły. No z dwójką jeszcze ciszą. Grorek, pod główne wejście. Główne ekipa. Wszyscy. Karol. Kto tam już został? Idźcie. Dobra, do dajcie dwa. Mi tu tego tankisa, zaraz się nim zajmę. Wracałem pod główne wejście. Lewa tyłem u kuwa, zrób najlepiej. Popijem go, co jedni jebany. Psie najgorsze. Tfu, kurwa. No wiesz, pierdolęło ci coś palnik. Kapitanie, dwójka nie odbiera. Przyjął. Takiego starszego Stanisław do 2. Dwa zgłaszam. Słyszeliście o tej zbiórce, mam nadzieję? Odmawiam. Zatem ponawiam. Dobra, zbiórka wszystkich drużyn przed głównym wejściem do zamku. Dwa przyjął. Tak. Do mnie wziął? Przyjął zbiórkę przed głównym wejściem do zamku. Dobra, dwójka się znalazła. Symbiotyk. Dowódcy drużyn, proszę do mnie. No wywaliło mnie. Ja pracuję na przykład. Towarzysz jest ranny tylko na klatce piersiowej.
To co, sierżant i Monka, rozumiem, że przeją po biokingu dowody na, od nim, tak? Tak, nie. Zgadza się od nim. Dwa się morduje. A... Tri też. Dobra, przyjął. W takim razie zrobimy tak. Jedynka, wy pójdziecie na... od strony północnej, pójdziecie... Biegna. Kurwa. Zal wam pokażę na mapie. Jestem, Jezus Mary. Zaznaczam żółtym ołówkiem mniej więcej trasy, jakie będzie. Nie, on będzie się wciągał. A tak, skurwacy! On będzie, on znowu wyjdzie za mury tutaj. Dobra, mamy się tą drogą. Właśnie, idę za mury. Jest. Jest tutaj. Jest jeszcze? Nie. Nie ma spad, biegnę tam. Będę osłaniał. Wy zajmiecie się północą, obejdziecie te pola wszystkie i próbujecie przeczytać na północy od kryjówka Polaków, a potem będziecie najwyżej wchodzili do kryjówki Polaków. Dwójka i trójka pójdziecie ze mną na punkt, tam gdzie niby mamy się skontaktować z NKWD. Dalej dwójka uderzy od strony wschodniej na kryjówkę Polaków, a trójka od strony południowej na kryjówkę Polaków numer 2. To musimy się przebić na zewnątrz. Przyjął. Poczekamy, aż nasi rozpieprzą tych Polaków, którzy cały czas atakują i tam znaczy. Nie wiemy, co się stanie po skontaktowaniu z NKWD, zobaczymy. Okej. Dobra, przyjął. Z której stronie spadli? Na razie utrzymujemy, ale jest trochę stawu. Ucieknie, wyruszamy, tak? Tak. Kolejni spadli z tej samej strony, czy nie? Dobra, panowie, utrzymujemy pozycję. Przyja. To jest szybkie. Mogę przebiegam? Mhm. To kontroli, żeby się nie otworzyło. Jedna czwarta. Teraz zdejmijcie z nogi. Kurwa, kolejny spadł. Jestem w środku. Połowa. Medyk tutaj. To do punktu. To będzie spadł? Spadł? Jeżeli na rozkaz do zbiórki, to raczej wyprzymnie i przekażę. Dobra, jest dużo na koniec z tego, proszę pomocy. Jest jakiś medyk? Dobra, na pozycję bronić. 3/4. Kończę. Gotów? Uwaga, Wasili, Jutka, dobra. Medyk. Patrzcie. Medyk potrzebny do góry. Biegnę. O, do góry do głowy. Czynka. Medyk do góry, tak? Tak, nie, to jest czynka, co może... Ciąga. A, już temu ktoś w górę potrzebuje jeszcze. Zabuję cię, Zordon. Dobra, zajmuję się tobą. Biorę, uważaj, bo spadłeś. A, tam. Kapi. Tak? Tak, wroga. Nie wiem, jak kapitan myśli, ale fajnie zrobić Polakom powtórkę z 3920. Dobra, biegnę tam. Pomocy medyk. Biegnę. Jardowy biegnę. Używam pierwszej pomocy. Dobra, słaniam was. Już kończę. 3 sekundy. Dobra, leżymy się, jak się trzymają jeszcze. Jedna. To jest. Dobra, to was gotów? Tylko na spokojnie. Charlie! Jadłego, chodź. Bez przesady. Przecież kurwa na dach można wejść od strony wewnętrznej. Czy możesz mnie dokończyć montażować, czy nie bardzo?
Jasne. Czy wiesz, szyjdź tu pani, bo już... Ała. Kto ma dla mnie amunicję? Symbiotyk, ty nie masz dla mnie amunicji? Słucham. Mario, Mario, O, ktoś tutaj Mario, został. Czekaj. Ja ci spadłeś, kurwa. I chodź ze mną, ja ci pokażę fajne. No, zaraz się doszyję. No ty tutaj będziesz wolny, to... Zuno, szyję cię. Trochę ja ty cina. Draśnięcie poszło ledwo. Ja się zajmuję wszystkimi rannymi, tak to moja rola. Jakby szatan pił na mnie, to będzie w prawo też. Razem z... Trzy czwarte? Jedna czwarta. Trzy sekundy. Dobra, towarzysz Cecin gotów? Spasiba. Uspokaja się trochę. Aczkolwiek niech pal do dnia przyzadza. Na wojnie mi się odnowił. To otrzymuję ten. Podoży się. Ta bando... Ktoś jeszcze ranny? Idę zobaczyć, czy znowu ktoś nie spadł. Ktoś jeszcze potrzebuje medyka? Nasze czołgi na północnym wschodzie, nasze czołgi. Cztery czołgi, uwaga. Te czołgi są nasze, na Majdurze od północnego wschodu. Nadałem. Przyjął. Jeszcze chwila. To można zamiast. Nasze czołgi jadą. A ze mną wyjrzu, ja wyjrzu. Ale to... To jest w okolicy, nie na północnym wschodzie są. Dobra. Dzięki dobra, bardzo. To już on podaj mu chwilę. Sorry, Zono, że tak cię zostawiłem samego, ale... Ja już trzy jest. Jeszcze nie wiem, dobra, dobra. Dzięki. Kiedy wiem, że ten to? Żyję. Mówicie coś po oczy? Chodź gotów. Tak, kiedy pytaliśmy, kiedy wiem, mapę. Czekamy, aż czołgi przejadą i wtedy ruszamy. Samolot, tak mówiłem, co ja mówiłem na tym samolotach? Cały. Jeśli można zaprosić do... Proszę przypomnieć, bo nic płynę sobie nie. Ja nic nie obrażam. A kapralu Charlie... Proszę zbiegać do swojej drogi, dziękuję. No, także pospiesz, proszę. Ja na samolotach nic nie mówiłem. Dobra, za Majdurze wszystkie drużyny mogą się zbierać przed głównym wyjściem i wtedy ruszamy. Izari. Tak, mam 2 minuty na przyzbrojenie, to jest zbiórka przed głównym wejściem. A, dobra, dobra. Dobra, Odin przyjął. Odin przyjął. Przed głównym wejściem, Odin. Towarzyszu poruczniku? Możemy wyruszać, przed głównym wejściem póki co. A to są pojazdy. Zameduj ojoch, że jak drużyny są gotowe, mogą ruszać. A tymi pojazdami, czy nie? W sensie słowo do wszystkich drużyn, jeżeli jest... Niech nie biorą pojazdów wszystkich buta, nie chcę. Możecie wyruszać. Macie zakaz brania pojazdów. Zakaz brania pojazdów. Dwa za chwilę będzie gotowe, przyzbrojemy się przed wymarszem jeszcze. Taka pytanie swoją drogą. Czemu im zakazujemy? Bo znając życie, pojadą pojazdy, dostaną pindę gdzieś na drodze i wszyscy tam zginą. Wolę, żeby wszyscy szli z buta. No to już wiem, dlaczego kapitan jest kapitanem. Poruszaj koparki. Kto gotowy, możecie ruszać. Moment, komanduję, że wszyscy gotowi. No, tylko melduję. Okej, jeszcze... Aha, ten biały tam to jest ten... Ta nie mowa, tak? Tak, nie mowa. A, to nie mowa. Tutaj, nie, dobra, wszyscy biali są. Z buta, wszyscy dobra, ruszamy. Kapitanie? Tak. O! Jest dobra. To wszyscy z kapitanie? Tak. Mamy ruszać na południe do KWD? Tak, już on wam. Wyprowadzicie. Trójka będzie też dobra, pewnie zaraz wyrusza. Poruszamy się na północ, mamy ruszamy. Zatrzymujemy się w miejscu, które jest wskazane na mapie. Towarzyszu poruczniku, ustawi radio na głośnik, żeby pan słyszał, czy nie? Po mnie dowodzenie przyjmuje kapral Focus, w razie by mi się coś stało. Pierwsza sekcja idzie zielona. Możemy zaruszyć. FG z tyłu. Asystent za i strzelec z tyłu. Oj, jak za Majdą do trójki, że dwójka i... Dowództwo już ruszyło. Polacy przed nami. Stanisław do 3.
Już tam strzelają, słuchaj, bo jest fajnie. Stanisław do 3. Nie chcę kapitana martwić, zero odezwu. Przyjął, najdą. Oho, czołg. Był. Właśnie dlatego zakazałem branie pojazdu. Sens słowu do 3. Już nie żyje. Dobrego bota. Stanisławów do 3, my już by zaczęły drużyna 2 i dowództwo ruszyło w stronę punktu zaznaczonego na mapie action. Dobra, kapitanie, chłopaki tam, znaczy chłopaki z trójki mają ciężko rannych. Z miasta, 70. To niech, jak trójka, zameduj tu sobie, że jak ci się opatrzą, to niech biorą pojazd i do nas dołączą na szybko. Stanisław do 3. Kurwa. Krzakach blisko go. Rzucam granat. Przed granat. Jeden. Ej, jest tu 5 co najmniej, nie mówię. Wychodzą lewa strona. Tam kolejny granat. Przed granat. Przeczyścić ten. Kup, nie zablokować. Blisko są. Gdzie są te zwierzęta? Uważajcie. Uważajcie, Polacy w budynkach. Polacy w budynkach. Na east coś wali, na east! Na lewo, przez lewo, tam do dowódcy. Dostał! Medyk! Widzę. Biegnę. Obronnego. Dobro. Ała. Dostał mu głowę. Co się wydarzyło? Dostał. Towarzy dostał w głowę. Ała. O, kolejny ranny. Mamy trzech rannych, uwaga, kurwa. Nie, towarzysza? Nie, kurwa na ciebie. Wiem, mówię, że zaraz. Prócznik ranny. Wycofuję się. Towarzysza, prócznika, towarzysza. Dobra, jasne. Poważniejsi ludzie. Poszedł dym, wycofaj. Wycofaj się stąd. Za mur! Zabandaży. Towarzysz Fizery gotów? Zastosowany tylko. O nie, tak nie. Dobra. Nie wiem, czemu nie załatowało. Dostałem. Chwila. Jest gotów. Jest gotów. Granat może troszkę bliżej. O, teraz tak. Tak. Wycofaj się. To kapitana granat? Tak. Ja go może troszkę bliżej położę. To potrzebuję. Po prawej. Tutaj Janusz. Strzelę. No bo dobra. No tutaj chłopaki... Staj w głowę. O tam. Dobra. No ktoś ranny chyba leży w ogóle. Nie ranny. Dobra, towarzysz Janusz gotów? Masz morfinę podać? Zaraz podam. Okay, komu morfiny? Ja tutaj... Dobra. Panowie, ja się. Nie podawajcie nigdy. Dobra, już dostałem. Ja się wkurwiam przez to. No, przyjął. Nasze czołgi? Dobra, dzięki. Albo nasze czołgi, albo... Nie ruszaj się, Przyjecie, towarzyszu. O, jasne. Podaj na chwilę. Podaj na chwilę. Dobra, towarzysz gotów. O. Dzięki. Towarzyszu, przyhaszuję. No i 3. No i się. Spokojnie, poczekaj. Dosłon. Uważajcie panowie, bo tu prują mocno. Poczekajcie. To dami jeszcze są. Gotowe. Wysiadajcie z tego auta. Dobra, chwilę. Daję drainę. Zgłasza. Towarzysz gotów? Już. Kto dostał? To potrzebuje medyka. Dobra, towarzysz żyła. Widzicie kontakty? Tecin zatrzymał się. Ja tam jedynka na północ. Tam dożyje? Kapitan radny. Gdzie jest, chłopak?
Trzymaj. Do oko. Nie szyjcie, bo tu jest. Oj, jak zapytaj jedynkę, jak się. Jak sobie. Pan jeszcze w tym momencie 500 litrów płynów. Dobra, niech sobie towarzysz zdejmie stazę z nogi. Posiłki miały dotrzeć do drużyny 2, do tego pasażera. Podaję 500. Ja mam. Dobra, to możesz kopać na tym, na kamieniach? Ktoś jeszcze potrzebuje medyka? Jaki kamień, kurna? Melduję, że posiłki miały dołączyć do 2, dlatego proszę was o rabowanie operacyjne. Jak przyjęli? To przynieś, kurde, piasek w workach. Myślę, że jeszcze chwila i Jadwinie by nie słuchać w ogóle. No właśnie też takich słyszę już niewyraźnie. Tak, te radia mają, z tego co zauważyłem, kilometr maksymalnie półtorej zasięgu. Tak, może być problem. Towarzyszu kapitanie? Tak. Musiałem się odłączyć od drużyny z powodu wielu rannych poza zamkiem. Samolot na przyjął. Jesteś jest Adin, tak? Tak. No to dołączcie do idei, znaczy do dwójki. Tutaj stoją. Kapitanie, Adin ma dwóch rannych. Przy. Kapitanie, Adin ma jednego martwego. Towarzysz puszcza. Przy. Czyli towarzysza? Jak drużyny są gotowe, to już Szaje dołącz do tamtych. Oni odlicza ci. Ja dołączę ze dwa. Tri jeszcze nie gotowe. Do drużyny, no. Kocie? Poroczniku jeszcze rannych przyjadać. Dobra, towarzysz puszer do tu. Zeri? Tak? Nie, to jest Radejko, nieważne. Chcesz mnie wołał? Nie, nieważne. Musiałem zrobić taką fajną torbę z takim czerwonym krzyżykiem, ale... Masz Radejko. Nie, to tylko Achio i Koksus w okolicy. Wiem, właśnie. Oj, ok, na meduj, że jak dwójka i trójka są gotowi, to dwójka już lewą stroną, trójka prawą stroną ulicy i lecimy w kierunku Fronta Police. Trójka jeszcze nie gotowa. Przyjął. Trójka prawą, tak? Trójkę, tak? Tak, dwójka... Słyszeliście tylko, że trójka jeszcze nie gotowa. Dobra. Panowie, samochód! Dwójka słyszał, tak. Strzelamy? Nie, to w których musiałem dostarczyć na środka. No tak, bo na NKWD czekamy. Pojazd z prawej? Tak, nas staranują? Pod górą? Cywilny. Tak. Tylko kto tam siedzi w środku? To przejedź środkiem, przejedź środkiem. No dajcie mi. Show na chuj! Okay. Idź na chuj! Bądź porucznik. No dajcie mu tak. Nie ruszać się. Jak będziemy gotów, mamy ruszać lewą stroną drogi K prawą. No nie sprawdzimy. W tym momencie otworzyła ci jeszcze raz. Na co? No nam auto taranuje. Dwójka lewą stroną, trójka prawą stroną, jak będziemy gotowi. Ktoś tu jeszcze do szycia? Jak będziecie gotów ustawiać się na prawej stronie drogi, bierzemy. Towarzyszu kapitanie, czuję pana. A, dziękuję. Jak będziemy gotowi, jeszcze to nie trzeba. A kurwa. No co, dobra. Się do nas dołączyć. Dołączacie na białe. Małpa i medyka. Też wiesz. Skup się na klimat. Dobra. Medyka. Kończę? Wszyscy czarni? W ciebie. Tak. Podać morfinę czy nie? Dobra, ruszamy. Nie. A, nie trzeba. Dobra, kapitan gotów. Ajo. Słucham. Czyjesz mi główkę? Jasne. Jednak to prowadzicie. Czyje tu jeszcze? Jest, ale żeście się opalili. No, opaliłem się bardzo. Dwa, może ruszać. Jak sobie was jest tri? Możecie iść ich zapytać. Teraz będziemy szli. Jak sytuacja z tri? Kiedy dobra, teraz gotów? Dziękuję. Potem że zabraliśmy w ogóle sprzętu medycznego. Panie, tak. Może wysłać ich po sprzęt medyczny, bo już tam słyszę... To sami po niego pojedziemy, nie, dwójka i trójka ruszają, bo to trochę tak czasu manujemy. Dobra. Ciężko ranny żołnierz jechał. Znaczy bandaża podpłynie, medykamenty. Trójka? Tak? Długo jeszcze? Dorzućcie mi. Nie mam pojęcia, medyk mówi, że tyle ile zajmie. A nie mam płynu jednak. Gaspar, wsiadaj, znaczy Ojo, wsiadaj, weźmiemy pojazd. Za dużo mam. Ja za szofera mogę robić. Ja bądź tym towarzyszem. Albo nie za szofera. Z domu wyszedł. Koń. O. Powtórz, komunikat nieczytelny. Stanisław zgłasza do Adin. Szeregowy Charlie dołączył do drużyny 3, jak przyjął?
strasznie ich słychać. Przy... Uwaga, podniosę. Jasne? Nie, znaczy. A ten? Też. No, to pewnie też. Trzeba wyjebać połowę rzeczy. Połowę? No, niestety. Jakieś dziwne opatrunki. Zestaw do szycia, one najwięcej uważa, a nasi medycy już mają sprzęt. No, to wyjebać. Dobra, jeden niech może awaryjny. No, saperka. Ważnie, magazynki. Ważnie. Magazynki. I towe osocze najwięcej ważą, więc ich najszybciej będzie się pozbywać. No chwila, bo może zrobić, można nieść. Zobaczymy. Dalej za ciężkie. Ja bym najpierw te cholerne ładunki, znaczy te opatrunki będę wypieprzał. Nie, opatrunki nie, one ważą najmniej. Nie ma dobra. Sensu. Litro wypłynę. Dobra, zerknę. Stanisław do 2 i 3. Ruszajcie jak jesteście gotowi. 3 prawą stroną, 2 lewą stroną. Jak przyjęli? Stanisław do 2 i 3. Jak jesteście gotowi, ruszajcie. 3 prawą stroną drogi. 2 lewą stroną drogi. Jak przyjęli? Przyjął. Jak coś dogadajcie się z trójką. 2 cywila jakiegoś złapało i go przesłuchują. Zapytaj o status jeden. O, mogę. Tylko podnieś ją, bo właśnie... ciągnięcie nie ma, puść ją teraz. O. Chwila, bo nie mogę jej puścić. Dobra, puściłem. Dobra, kapitan chyba lepszy specjalista, ale mogę popróbować. Nie, trzeba ciągnąć. Dobra, jak no, ciągnę to... Czyją. To ja zapytam się co z jedynką. Stanisław do Adin. Co aktualnie robicie? O tym cię bym cię nie zajmował. Już. Chwila, bo jedynka nie wie co robi. Co kurwa oni nie wiedzą co robi? No, kazał mi oczekiwać. Tutaj Stanisław już praktycznie cię nie słyszę. Będę ponawiał komunikaty co chwilę, ale nie wiem czy by do was słyszą. Komunikat nieczytelny, za daleko ode mnie jesteś. Kapitanie, Adin właśnie przeszukuje baranów, jak dobrze zrozumiałem. No i idą w stronę punktu, już ich praktycznie nie słychać. Praktycznie nikogo nie słychać. Jeżeli ktoś wywołuje Stanisławów, komunikat nieczytelny. Polecimy na północ i wtedy pytam. No bo już dużo osób coś nadaje na radio, a ja kompletnie nic nie słyszę.
Stanisławów przyjął, ja już ich w ogóle nie rozumiem. No, kapitanie Tri nam będzie pomagało, bo jeszcze ich coś tam słyszą, ale to... Przyjął, będziemy między nimi korzystać. Dobra, pierw pojedziemy na północ, potem na południe. Przyjął. Dużo tu nasz. Dobra, staraj się teraz wywołać jeden. Stanisławów do Adin? Nie. Troszeczkę dosłownie nie wiem o... Tri, na razie próbujemy z nimi złapać kontakt, bo krążymy tą ciężarówką i próbujemy się z nimi dogadać, więc na razie ignorujcie. Stanisławów do Adi, Radioszek. Stanisławów do Adin, radio check. W tym momencie kapitanie się zastanawiam, czy oni na pewno kurwa poszli na północ. Kto jest pod oficerem? Znaczy i Monka dowodzi, nie, chyba... Chyba ma doświadczenie po... No niby ma, ale... Bo już nie, no, nadal ich nie słyszę. Jakieś meldunki lecą, ale co, czy to do nas, czy to koło nas, to już nie wiem. Stanisławów do Adin. O, słyszę ich. Słyszę właśnie was, Adin. Raport sytuacyjny? Stanisławów do Adin, raport sytuacyjny. Jest 060 950, są Stanisławów przyjął 060 przerwa 950. Widzę 060, tak? 960 przyjął. 60 960. O, kropka. Tak, już naznaczyłem. Dobra, jak już dojdą na miejsce, niech wykonają spot i potem ruszają na trzecią kryjówkę po raz. Stanisławów do Adin, jak dotrzecie na miejsce, macie wykonać spota, a potem zaatakować trzecią kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? Stanisławów do Adin, jak dotrzecie na miejsce, macie wykonać spota, a potem zaatakować trzecią kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? Oni nas teraz nie słyszą. Stanisławów do Adin, radio check. Stanisławów do Adin, jak dotrzecie na miejsce, macie wykonać spota, a potem zaatakować trzecią kryjówkę Polaków. Przyjęli? Przyjęli, super. To daje mi się dowiedzieć, czy mamy kontakt, czy chociaż z tobą. Z
2 albo 3, dobra. Stanisławów do 2 albo 3. O, trójkę słyszę. Zajebiście, no to zatrzymamy się tutaj. Pytaj o status. Oraz nie, nie spy... Jaki jest wasz status? Prom na miastu, na przed miasto. W sensie dochodzą do punktu, tak? Stanisław przyjął. Stanisław zgłasza? Stanisław przyjął, oczekujemy na meldunek od was. Adin zameldowało, że już się zbliżają, jak będą na miejscu, to mi zgłoszą. Trójka, to już mówiłem, że przenaprzód, a dwójka się nie odezwała. Zapytaj trójkę, czy mają kontakt z dwójką. Stanisławów do tri. Ponawiam, Stanisławów do tri. Interesujące, albo mają wymianę ognie. O. Tri, macie może kontakt z dwójką? O, i oni już tam zaczynają mnie słyszeć. Czy macie kontakt z dwójką? Mają. Dobra, to przekaż trójce, żeby przekazali dwójce, że jak oni, jak NKWD coś będą chcieli, to trójka wykonuje rozkaz NKWD, a dwójka rusza na pierwszą kryjówkę. Stanisław do trójki, jeżeli NKWD będzie miało dla nas jakieś zadania, macie to wykonać, dwójka ma dalej przyjść naprzód. Jak przyjął? Coś mi właśnie opowiadali, ale nie zrozumiałem. Przyjął, może teraz? Stanisław przyjął? Stanisław przyjął 062953. Wrogie siły na 062953. Pozwolić im atakować? 062953. Tak, no to on ich atakuje. Rozumiem, że to jedynka zgłaszała. Tak, tak, po pierwsze. No to niech atakuje. Chwila, bo z radiem walczę. Stanisławu do Adin, możecie atakować, jak przyjęli? Dobra, atakują. Stanisławów do tri. To co tam było z tym NKWD, bo komunikat nie był czytelny? Stanisławów, powtarzam. Jeżeli NKWD będzie miało dla nas jakieś zadania, 3 ma to wykonać, a 2 ma nadal przejść naprzód. Jak przyjęli? O, dwójka też mnie słyszy. Zasięg. No. Aż dziwnie. No. Jesteśmy gdzieś na środku pola w ogóle. W krążu to ja kompletnie zgubiłem już orientację jakąkolwiek. W ogóle tu nasz samolot gdzieś leżał. Tu czwóreczka albo dwójeczka. Tak. Mówię. Jesteśmy gdzieś na 051947, jak coś. 051947, tak? No tak mi się daje, ale jak polecimy równo na południe, to się znajdziemy ze wszystkim.
A nie, tak, tak, widzę, widzę nasz ten, nasz zamek. Dokładnie jesteśmy tuż za tą ścieżką, która, nie wiem czy widzisz tą ścieżkę. Pokażę się palcem. A, jest, no faktycznie. No, to dobra. Mogą być gorzej. W ogóle podobno na lotnisku coś jest, jakieś zabawki. Nasz sprzęt podobno cholery mają. Podobno. No tylko nie wiadomo co z nim zrobili. Stanisław zgłasza. Powtórz 3. Oczekuj. Szefie, oni się pytają, czy po zadaniu od NKWD mają atakować dalej, czy co mają robić? Trójka, tak? Tak, tak. Tak, mają atakować drugą kryjówkę, jak będzie wszystko ok. A zadanie NKWD zrobi? Nie, nie, oni się pytają na wszelką ewentualność na razie. No to prawdopodobnie będą atakować drugą kryjówkę po... Stanisławów do 3, po wykonaniu zadania od NKWD macie atakować drugą kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? Dobra, przyjęli. Chociaż już tak zaczynam ich powoli gorzej słyszeć. Możemy się trochę przemieścić na południe. Przemieścimy się za na południowy wschód. Potwierdzam. Stanisław zgłasza do Adin. Jedynka pytał o posiłki. Przyjął, niech podadą swój statów i ile ich przeżyło i zginęło, ile mają rannych. Stanisław do Adin chce pełny raport ze strat. Ilu rannych, ilu zabitych po prostu. Zero. Po prostu zero. Przyjął w takim razie, niech atakują dalej. Czy mają tam jakiś czołg? Oni się pytają o możliwość. Oni się pytają po prostu o możliwość wsparcia. No to przekaż im, że na razie nie mamy możliwości wsparcia, chyba że chcą czekać, aż trójka lub dwójka wykonają swoje zadania i dobędą swoje kryjówki Polaków, wtedy możliwe, że... Wyszemy spać. Stanisław do Adin, wsparcie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dwójka i trójka wykonają swoje zadania, co nie stanie się szybko, w tym momencie brak jakiegokolwiek wsparcia. Właśnie też myślałem, że co, już tak w klepę dostali, że już wsparcie wołają? No bo w sumie sami poszli na północ. Ale są dużymi chłopakami, więc... Chociaż szczerze, szefie, jak patrzę teraz na tą mapę, to mogliśmy im dać jakiś samochodzik. Wtedy by pewnie szybciej padli, bo by przejechali. O, ukryte CKM, wreszcie, kurwa, 3/4 drużyny nie żyje, dziękuję. No bo by się rozpieprzyli na kamieniach. No też. To też możliwe.
Jakby były rzeczywiście większe odległości niż te 4-3 właściwie kilometry, no to bym dał im tym auto, jakby było nie wiem 10 km, ale nie w przypadku, kiedy mogę przejechać 3 km albo przebiec całą trasę w nie wiem 10 minut. Tylko nie chcę nic kapitanowi mówić, tylko że potem będzie trzeba ich stąd zabrać na lotnisko. To już mają trochę do przetruptania. No to wtedy zrobimy tak, że spotkamy się wszyscy w dwójce i wtedy rozmieszczę, którędy mniej więcej będą mi iść. Czyli na przykład Odin pójdzie na patrol partyzantów północ, dwa pójdzie na środkowy, trzy pójdzie na południowy, a potem wszyscy razem zaatakujemy. Nie ma problemu, kapitanie, ja tylko rzucam takie luźne propozycje, żeby plan był jak najbardziej, powiedzmy, dopracowany. Też by było głupie, żeby chłopaki biegli tyle. Ale ma to sens, co kapitan mówi. Ma to sens i to duże. W najgorszym wypadku to po prostu wezmę jeszcze jednego piechociarza, polecimy na zamek i wrócimy. No, to też dobra jakaś taka rozwiązanie. W ogóle będzie trzeba do sztabu zgłosić, żeby jakiś taki samochodzik, nie wiem, do jakiegoś biura konstrukcyjnego, jakiś taki z antenami. Niemcy widziałem, coś takiego mają w czołgach, że zamiast amunicji mają radia. Żebyśmy też takie coś dostali. Wtedy byśmy mieli super kontakt. Polskie świnie by po mordzie dostały. No może, ale to samochodzikami też już nie było. Wiem, że czołgi mają dość dobre radio, jak na ironię. I jak jest większa operacja, to tylko między czołgami można się komunikować. Nie wiem, czy kapitan myśli o tym samym co ja, żeby jeden czołg spacyfikować w celu radiostacji. Nie no, bez przesady. Chłopaków wysłać po prostu na małą przerwę. Z tym radiem to będzie dramat. Nie no, jak będziemy atakować zachód, to odległości są mniejsze. Będziemy mniej więcej na środku, to będzie łatwiej. A tutaj jak będzie problem, to możemy po prostu polecieć na południowy wschód i też będziemy pomiędzy wszystkimi trzema drużynami. Znaczy ja nawet nie mówię, żeby ich wyrzucać stamtąd, tylko żeby posiedzieć po prostu w tym czołgu i radiostację pożyczyć. Tak, ale też będzie taka sytuacja, że oni nas słyszą, a my ich nie. Dostałem gołębia pocztowego, który twierdzi, że żeby się z NKWD skontaktować, trzeba interakcji na aucie użyć tym radiowym, wtedy się zadanie zalicza. To jakieś chyba techniczne rzeczy, tak a propos nie RP. Przyjął, no to zamelduj dwójce i trójce, że żeby spróbowali obszukać auta i przeptać CV w ten sposób. Stanisławów do 2 oraz 3. A, nieważne. Jeżeli spotkacie NKWD, to sprawdźcie wszystkie pojazdy oraz przesłuchajcie cywili. No i najmniejsze, tak się złożyło, że... Przy spotkaniu z NKWD sprawdźcie wszystkie pojazdy i przepytajcie cywili, jak przyjęli. Dobra, rozumiem. Stanisław przyjął. Dowiedzieli się od NKWD, że nasi są w Międzywodziu. Tyle zrozumiałem i tyle mi przekazał. Szefie, może naprawdę pojedziemy do czołgistów, znaczy użyć ich radiostacji? Nie ma potrzeby, mamy przecież kontakt. Na razie. Dobra, ciekawe jak tam chłopaki sobie radzą z trójką. Co jest? Zaraz ich zapytam. Dam im jeszcze trochę swobody. No, słyszę strzelaninę. Ta jedynka się napierdala, bo jesteśmy niedaleko. My jesteśmy z kilometr. No, od jedynki tak.
Oho, coś chciał ze mną pogadać, ale zrezygnowało. Który chyba do dwójki, albo do nas. Stanisław, zgłaszam. Przemieszczę się bliżej, żeby mi nie przekonać. Dobra, chyba nie do nas. No to nie do nas. Dobra, dobra, słyszę, wszyscy, proszę się jeszcze zatrzymać. Przyjął. No, trójka z dwójką chciała pogadać. I uwaga, chyba kichnę. Dobra, jednak nie. Nie opowiadasz innym minutach. Tył. Oho, znowu. Może się trochę przewietrzymy? Jak boisz? Zawsze lepiej niż w tej puszce siedzieć. Bo tutaj będę mógł w spokoju przyłączyć się na głośniki. No zapytaj jedynka o status, bo coś czuję, że sobie nie... Stanisław do Adin. Adin zgłasza się.
Alien raport sytuacyjny? Sytuacja obecnie, atakujemy pozycję wroga bez strat. Tam szef, słysz. Stanisław, przyjąłem. No to daj mi się. Brzmi źle, a robią dobrze. Zapytaj tylko o status. Stanisław, to 3. Stanisław, to 3. Stanisław, to 3. Pan kapitan słyszy. Przyjął, tak miałem, że zapytaj dwójkę. Stanisław do 2. 2 zgłaszam. Dwójka, macie jakiś kontakt z trójką? Tutaj 2 tylko i wyłącznie wzrokowy. Dobra, to zapytaj dwójkę o status. Przyjąłem raport sytuacyjny dwójka. Tutaj dwójka, z tego co widzę, RTO 3 nie żyje, właśnie podniósł coś radio. My jesteśmy ciężko ranni, dostaliśmy moździerzem oraz przygłodzili nas Polacy. W tej chwili się opatrujemy. Jak przyjęli? To są jakieś staty? Stanisław, przyjąłem, a jak wyglądają straty? 2 brak strat. Sami ranni. Przyjął, najbliższy. Stanisław, przyjął. Czyli to te wybuchy to była trójka. Hmm. No i to co z niej znaczy zostało. Dwójka. Stanisław, zgłoś do Adin. Stanisław, zgłasza? Powtarzam, Stanisław, zgłasza dla Adin. Adin, tu Adin, jesteśmy w miejscowości, znaleźliśmy jakiś punkt oporu w miejscowości, zameldujemy tylko jak go zlikwidujemy. Stanisław przyjął, dwójka, słucham was. No dwójka nic nie zgłasza. Nie, bo jeszcze... Tutaj dwójka, to zdaje się trójka meldowała, nie my. A, no to mówcie trójka. Trójka, jakiś raport sytuacyjny? Co oni tam kurwa z tym radiem? Suka. Stanisław do 3, raport sytuacyjny.
Oj, cisza. Dobra, to na spokojnie poczekaj. Wiesz, siądę. Prościej będzie z tym radiem. Robota w sztabie, co? Tak, zawsze to tak wygląda. O. Co to jest? Nic, nagle mi się karabin na nogach pojawił. Dziwna sytuacja. Trochę rozprostować się. Stanisławo, zgłoś do Adin. Stanisławo, zgłaszam. Stanisławo, zdobyliśmy trzecią kryjówkę Polaków. Odbiór. Zapytaj, czy potrzebują wsparcia medycznego, wsparcia w postaci amunicji do broni. Stanisławo, do Adin, czy potrzebujecie wsparcia medykamentów albo amunicji wyposażenia? Damy sobie radę z tym, co mamy. Odbiór. Stanisław przyjął. To niech ruszają na drugą kryjówkę Polaków. Stanisław do Adin, ruszajcie na drugą kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? Powtórz, komunikat.
Ruszajcie na drugą kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? A Dyń przyjęło. No. No widzisz, myślałem, że będą najgorsi, a ci jednak są pierwsi i robią już drugą kryjówkę. Nie było także. Co w ogóle dowodzi? A Dyń dowodzi Bioking. Nie, Bioking nie żyje, Imon. A. Faktycznie, no tak. Nie, Imonka to tam jednak... Jednak dobry żołnierz. No nasze magiczne tri, nie wiadomo w jakim jest stanie. Dobre pytanie, zapytaj dwójkę i... A Dyń przyjęło, już przekazujemy. Stanisław, zgłoś dla Dyń. Stanisław zgłasza. Stanisławów, Tri przekazuje, że w miejscowości, gdzie miało być NKWD, to była pułapka Polaków. Zapytaj ich o status, trójko, proszę o status trójki, straty i co aktualnie robią. I wsiadaj do pojazdu, lecimy bliżej. Zgłoś Dadin. Tri, zgłoś Dadin. O. Tri tutaj dwa, Adin do was zgłasza. Dobra, słyszę dwójkę i słyszę jedynkę. No i tak podjedziemy bliżej, żeby nie... czasu nie ma. No. Uciekamy właśnie z dużą ilością rannych żołnierzy na zachód. Słyszę. Zgłaszam. Sytuacja 3 się wycofuje z rannymi na zachód. Ilość rannych? Nie wiadomo. Na pewno przyjął. Podpadają bomby. Tri, zgłaś Dadin. Pytaj bezpośrednio trójkę, bo słyszymy ich. Tri, zgłaszam. Chwila. Dobra. Jak jesteście ranni, to jesteśmy okopani w okolicach 054-933. Będziemy tutaj nawet czekać. Przyjął. Przyjął pana się na wioskę, gdzie... Stanisław, zaczynamy. Dyń, słyszę was. Tri, zgłoście się, bo prawdopodobnie też was słyszę. Dwa, zgłoś dla... Dwa było też słychać, a Tri? Tri, zgłoście się. Pewnie dostałem po dupie, zawierzymy im skrzynkę medyczną. Dwa, patrzymy, co się tam dzieje. Słyszę. Dwa, słyszycie w ogóle Tri? Tutaj dwa potwierdzą, słyszę Tri, ale Tri zdaje się nie słyszę was. Zgłoście się do... Dwa nadawajcie dla Stanisławowa i co tam z trójką? Tutaj dwa, trójka, spadła zasadkę w Międzywodziu, NKWD zostało wybite. W tej chwili Międzywodzie jest bombardowane przez samoloty, prawdopodobnie amerykańskie, które również nas zaatakowały. Tri wycofuje się na pozycję 2 w kwadracie 05493. 05493. Odmawiamy, jesteśmy aktualnie jakieś 500 metrów od Międzywodzia na zachód. Aktualnie się łatamy i za chwilę ruszamy na 2, zgłoś Dadin. 2, zgłaszam Dadin. Przekaż do Tri, żeby na... nadali swoją pozycję, podali swoją pozycję. Nie mam się między wodzie od północy. Stanisławów do wszystkich drużyn, na razie was wszystkich słyszę. I Stanisławów do Tri, przyjęliśmy, znamy waszą pozycję, jedziemy z medykamentami. Jak przyjął? Tri przyjął. No i cudownie. Dobra, widzę. No, zgadzałoby się, bo to jest ta droga. Międzywodzie.
No witam, Tri. Słyszałem, że ciężkie czasy nastały. To nie Tri. Dwa. To dwa. Dwa? Ale dwa to też były medykamenty. Trzeba to wiesz. Dobra, skrzynkę macie, dwójka. Co to jest za skrzynia? Medykamenta. Tri jest jakieś 200-300 metrów na południe od nas, z tego co wynika, co nie mogę dalej. To nie się cofają na południe. Dwa zgłaszam. Czemu koło wyładowaliście? Nie dogadaliśmy się. Przyjął. Tri zgłasza dwa. Tri, podajcie swoją konkretną pozycję. Ej, ej. A tu nic nie ma tej skrzyni. No płyny macie. Płyny, płyn. Bandaże mi się przydadzą bardziej. O, to ja mogę. Ja mogę dać tylko tyle, ile tam mam wolnych. 0, 5, 7, 9, 5, 2. Wkładam jakby co. 0, 5, 7, 9, 3, 2. Pozycja 3. Zajmij jedynkę, ja mam tam pozycję, jak możesz tą moją. Więcej nie mam. Przyjął. I zostawcie coś jeszcze dla Tri, bo oni też nie mają jazdę. Oni są na dokładnie tutaj. Na east od nas, gdzieś. Gdzieś 200 metrów. East. To powinniśmy ich widzieć. Za krzakami? Kapitanie? Na południe są. No to na południe czy na east? Na południe była informacja. Nie, teraz meldowali, że są 057932. A nie wiem, co oni tam oznaczają. Jeszcze? 057932. No to są na środku pola. Okay. Czego nie rozumiecie? Zostawcie jeszcze jakieś bandaże dla Tri. Co było skomplikowane w tym pytaniu? Znaczy w tym stwierdzeniu, w tym jakieś... ala rozkazie. A, to jest porfino. To te wody jakieś, których mamy nie brać. 103. Skrowa, podam wszystkie. Yes, Ajo. Aż sobie wezmę 5 litrów Ajo, weź wsadź dosłownie kilka bandaży dla Tri, bo oni tam mają też jazdę. Wiesz, że ja nie mam bandaży już. No bo ktoś już podpierniczył wszystkie bandaże, które wsadziłem. A nie, naprawdę, ja nie mam bandaży już prawie. Zostało mi... A nie, mam jeszcze... No, jałowe sami zostało. Zostaliśmy centralny, a strzał z moździerza. Prawie wszystkie bandaże i tak straciliśmy. Rozumiem, poruczniku, tylko że sami nie jesteście. Poruczniku, ale... jak sytuacja, bo... Dostaliśmy direct hit od moździerza, ale cudem wszyscy przeżyli. Przyjął, ale wszyscy już jesteście opatrzeni. Chyba ostatni właśnie jest zszyty i ruszamy. Dobra, to polecicie tam, gdzie na miejsce trójki, sprawdzicie co z nimi, ewentualnie ja, dacie mi znać, wtedy podjadę z ciężarówką ze skrzynką medyczną, tam się okopiecie na miejsce, jak gdyby. To skoro oni są 200 metrów od nas, nie możemy podjechać tą ciężarówką szybko? Idzie szybciej. Zanim się załadujemy, wyładujemy, dojedziemy, to mnie tyle samo, co szybki bieg. No, są 300 metrów na południowy wschód. Woje byście ruszali z buta. Nigdy nie wiadomo, czy się czaje wjazd. Dobra, tutaj można taki mini punkt medyczny zrobić. No spokojnie, jak będzie trzeba, to podjedziemy tam do medykamentami. Tylko nie ruszę. Ajo, dosłownie nie wiem, z kilka sztuk, no mówię. Jakbyś mógł. Do pojazdu, abyście mieli szybciej. No bo tu chodzi, żeby tam chłopakom coś dać. Ja więcej nie mam, więcej nie mogę dać. Mówię, no to tam tyle ile możesz. Możesz dać wszystkie. Tak jest. Dobra, dzień dobry. No ale weźcie medykamenty ze sobą, skoro do nich idziecie. To po co je wkładałem? To jest. Od co melduje, że możemy wyruszać już. Ale tego wszystkiego nie wziąłem przecież. Nie, ja biorę, nie, bandaże. Bandaże, dobra. Już widziałem, dobra. Sorry, ja jest zamyślony. Gdzie jest Izari? Płynę macie w dobrych 20. Mam adrenalinę, 14. Gdzie oni są tam? Na południe? Jakieś 300 metrów na południowy wschód. Jakiś azymut 140, 100, no 140 jak będą. Dobra, możemy ruszać. Ruszamy. Tfu, 120. 120, tak, 130. Boże, zapytaj jedynkę jak sobie radzą. Stanisławów, słyszę was, Tri. Stanisławów do Adin. Adin zgłasza się. No jak tam wam idzie, kochani? Piękny komunikat na radiu. Dzięki! Ruszamy do drugiej kryjówki przeciwnika, ale po drodze są kilka kontaktów. Stanisławów przyjął. A.
Ktoś wybierze jej mapę? Faktycznie! I zwycięzcą. No i dwa magazynki do DP, albo ja nie wyrzuciłem. Nie, były. Ktoś wsadził przed chwilą. No, nie chcę nic mówić, ale ktoś dwa quick loty wziął. Dziwne takie. Trudno. Tri jest głośno dwa? Tri jest głośno. Tri, potwierdźcie, że dalej jesteście w waszych koordynatach, co podawaliście. Tri, potwierdzam, okopaliśmy się w krzakach. Przyjął, podchodzimy do was od północnego zachodu. Tri, przyjął. Dobra, pakujemy się do pojazdu i lecimy do Tri. Bo widzę, że nie ma rozpierduchy, więc możemy śmiało do nich podjeżdżać. Już? Nie, spokojnie. Jezu. Czekam, aż nasi podejdą. Już myślałem, że po wycieczce. O, patrzę po prawej, to tu naprawdę rozpierducha była. 1, 2, 3, 4 domki leżą. 5 tam jeszcze w oddali. Jezu, najlepiej to wygląda. W ogóle szkoda, że porusznik Gaspar zapatrzył się. Tri, czy to u was są te strzały? Tri od mapy. Przyjął. A nie, ale ładnie wyglądają w tych mundurach z Bożą. Wy jesteście tu? Potwierdzam, jesteśmy w krzakach z moimi plecami dokładnie. Przyjął, macie skrzynkę medyczną w pojeździe. Już, wyjmuję wam. Dziękujemy, bierzemy już. Dziękuję, panie kapral. Ja już wyładowywuję. Tylko musicie ją ciągnąć. Stanisławie, jesteśmy pod oszczałem nad podoszczałem i otoczeni na koordynatach 073 943. Pozdrowuję. Już jest po lewej stronie, po prawej stronie od. Zabiorę. Poprawka, jeśli chodzi o koordynaty 069 943. Odbiór. Weźmiesz? 943. Dobra, widzę. Przyjął. Dziękujemy, kapitanie. Nie ma. Nie ma sprawy, chłopaki. Dzięki, panie kapralu. Nie zabij nikogo, kurwa, tą skrzynią, tylko proszę. Ze no spokojem. Co robimy z Adin? Nic. Muszę sobie jadzić. Wojna wymaga poświęceń. Stanisław do Adin, na razie się trzymajcie. Jak przyjęli? Nasze czołgi się kurwa gdzieś już.
Lepiej, żeby się ruszali, niż żeby stali. No chłopaki mają dobry humor. Wpierdziel dostali. No ale zobaczmy ilu tam jest. Słucham. A, mamy skrzydeczkę. Czołem. Nie, to są nasi, nie są skrzydeczki. Kurwa. Tra-ti-ti-ti-ra. Towarzyszy on gotów? Swietłana lala. Speed, walnąłeś mi tą skrzynką, dzięki. Uważaj. No, odwracałeś się, tak machałeś nią. A, to szeregowy mapa. Tra-la. Dobra, zostawcie przed. Tam. Pięknym beretem. Zostaw przed. Wkładam. Tutaj. Nie chcę nic kapitanie mówić, ale wygląda to tutaj na niezłą imprezę. A, już. O, jest amunicja do DP. Czołem, kurwa, z gorszego miejsca na okopanie się chyba mogli się nie wybrać, bo kurwa pewnie stąd nic nie widzicie. To jest ich szczęśliwa czapeczka. Co? Podeszli by do was, czołgają się, rzucili jeden granat i po całej drużynie byłoby, kurwa. Ona uratowała mi życie, także... Ktoś potrzebuje krwi, podania coś? Życia? Nikt nic nie potrzebuje, wszystkim się zająłem. Dalej. No. Dobra, dwa, nie mamy tutaj co robić w takim wypadku. Dobra, podaję. Poruczniku Parkin i... Poruczniku Johnny, proszę do mnie. Dalej jak w planie? A, i mam... Do mnie nie mieliśmy zaatakować kryjów partyzantów. Tak, 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 zaatakujecie ją razem, tylko że dwójka od Tony południowo-wschodniej, a trójka od Tony północy. Od Tony północy będzie iść? Okej. Tu nie jesteśmy raczej potrzebni. Tak, możecie ruszać, a... Dobra, przy mamy tym marsz. Mamy marsz. Ja tylko przypominam o otoczonej jedynce. Tak? Powtórz rozkazy. Atakujecie razem z dwójką od... Dwa ruszamy. ...trony północnej, pierwszą kryjówkę Polaków. Na palu. Przyjął. Potrzebujesz płynę? W międzywozie nie, jest okej. Okay, były kontakty z takim patrzącego, spróbujemy. Wziąłem dwa razy 250 i raz pół litra. Mogłeś płyny podać? Jasne. Dobra, no, rozkazy przekazane, wracamy do poboju. Prawda, jak coś tam jeszcze około 5 litrów plecaków wzięte. Dobra, elegancko. To może skrzyneczkę im zabierzemy? Tak, bierzemy. Ze skrzynki z prezentami jeszcze coś chcecie? Sekundę, coś jeszcze wezmę. No to już bierz się, bo... Też wezmę jedną ten, jedne płyny jeszcze. Papa Mróz już jedzie. Weźcie, zabierzcie ten magazynek do Mosina, na miłość boską, dobra, ja już wziąłem. I tą mapę. A kogo małpę? A ta z szyjego. Spokojnie. Myślę, że za nim jest nieprzytomny. No. Jeżeli potrzebujesz tam jeszcze czekaj, za śpię, to wziąłem do siebie. Nie, nie było amunicji do mnie, to wziąłem przejść, nie komentuję się. Do swidania, towarzysze. Do swidania. Jest pozwolenie do strzelania na tego tutaj kręcącego się cywila. Oho, chłopaki chyba wymianę ognia mają. Nie, chyba ktoś jeszcze. Dobra, ładuję. Nic nie miał kompletnie. Dobra, załadowane. Zapytaj jedynkę o status. Może potrzebują... Stay z do Adin. Może potrzebują medykamentów czy... Potrzebujecie medykamentów? Stanisław, oczekuj. Stanisław. Mogę być Stanisław.
Adin zgłasza, nie potrzebujemy na razie nic. Stanisławów przyjąłem. Kurwa, zdolne chłopaki. Tak. Stanisławu, zgłasza Adin. Stanisławu, zgłaszam. Adin zgłasza, jesteśmy już przed drugą kryjówką Polaków, czekamy na rozkazy. No to nie, atakujemy ją. Adin, do ataku. Adin, Stanisławu, powtarzam, Stanisław zgłasza dla Tri. Stanisław zgłasza dla Tri. Tri, przeszliśmy między wodzie, idziemy dalej w naszym wyznaczonym kierunku. Stanisław przyjąłem. Zamelduj do trójki, że od północy, od ich strony zbliża się jakiś pojazd, nie wiem czy to był nasz, czy to byli partyzanci. Stanisław, do trójki, od waszej północy zbliża się pojazd wypchany piechotą i nie możemy zidentyfikować, czy to są nasi, czy partyzanci. Jak przyjął?
Stanisław zgłasza dla... Stanisław zgłasza dla kogoś meldunek przerwany. Dla Tri. Tri melduje, że w pojeździe jest kierowca szeregowy i cywila. Jańce wojenne. Stanisław przyjął. Kapitanie? Tak, tak, tak. A my nie powinniśmy cywilów ścierać z powierzchni ziemi? Nie. Ale takie było odgórne, tak mi się wydaje, od... No ale nie będę latał sam za ciężarówką pełną cywili, bez przesad. Przyjął, przyjął. Tomasz. Właśnie widzę. Dobra, podejdźmy trochę bliżej, może będziemy mieli jakiś fajny punkt obserwacji. Chodź. Oczekujcie, łatamy naszych rad. Dwa przyjął. Widzę na... Dobrze. Ja lornetki nie mam, więc sobie nie popatrzę. Przyjął, mogliście wziąć do skrzynki zawsze. No właśnie szukałem i już nie było. Jak to? Ja widziałem 27 jeszcze. Słabo szukaliście żołnierzy. Możliwe, że słabo. No tam szefie, ja tam od radia jestem i od strzelania, więc...
Tak, żebyście się nie nudzili, czy... Nie nudzimy się, radio to dobra rozrywka. 3 jest gość na 2. O. Tutaj 2, jesteśmy 50 metrów na południe od kościoła w Skopannych, atakujemy wieś od zachodu. Tutaj 2 do 3, jesteśmy w południowej, jesteśmy w paracie 071. Dobra, podjeżdżamy bliżej. Mamy ciężki, jesteśmy w ciężkich walkach, póki co się bronimy, mamy jedną stratę. Zapytaj jedynkę, jak tato. Stanisław do Adin. Adin zgłasza się. Jak tam u was sytuacja wygląda? Tytuł akt obecnie atakuję drugą pozycję, drugą kryjówkę Polaków. Jestem bez strat. Stanisław przyjął. I operacyjna dosłownie max minutę. Zapytaj proszę trójkę, gdzie są. Stanisław do Tri. Tri zgłaszam. Wasza pozycja? Jesteśmy praktycznie w centrum miasta.
Sensłow przyjął. A otnąć się kurwa pojad. Привет. 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 Я пораненных, пораненных поляков шихаю. Нема ранних поляков. Єнцю є? Що ти не жив? Єнцю нема? Нема. Поляці всі вальчо. Не вім, чи вальчо, але як то мові, ще до поляка, бідака, цебуляка, то ще безбедні. Jakieś tam medykamenty w środku mam. Niby biedna. Mówią, masz ribiata, karetkę. Co tam, żadnych medykamentów to wprawie nie ma. Ale masz tutaj zadanie. Urat sobie zamienia niebieskich kolegów. Przyjął. W takim razie zapakujemy je do naszego pojazdu. Trochę weźmiemy. A bierz. Szefie? A jaki ty krasiwy radio? Trójka się pyta, co mają robić. Trójka, a dobyj już pierwszą kryjówkę. Trój, a zdobyliście już pierwszą kryjówkę? Jesteśmy w pierwszej kryjówce chyba. Tak, jesteśmy, ale tak pewnie. Znaleźć brzydki ten kościół, możemy go dłużyć? Panowie, ja zaraz poradzę. Sensor zgłasza dla Adin. Adin zgłasza, znaliśmy drugą kryjówkę Polaków. Przy... Adin, tak, dobra robota, przyjął. Niech trójka wyszedł trzech żołnierzy do kościoła. Zajęliśmy drugą, nie pierwszą kryjówkę. Tri, czy chcecie mi potwierdzić, że jesteście z Adin? Potwierdzam. Oni źle kurwa poszli. Dobra, nieważne, to niech dwójka wyszedł, trzech żołnierzy do... Albo niech dwójka przyjdzie do kościoła, a jedynka i trójka niech czekają. Pojedziemy po pojazdzie. Dwójka do kościoła, jedynka, trójka czekać, tak? Tak. Dwójka, przyjdźcie do kościoła, jedynka i trójka oczekujcie na razie. Dobra, ja tu to noszę, tak noszę, że kurwa nic nie doniosłem. No ja też. O, jeszcze granat jakiś, to mój? Nie, mój. Tri, zgłoś do Adin. Tri, zgłaszam. Tri, podajcie swoją pozycję. Jesteśmy tuż obok was. Adin przyjęła. No. Panie kapitanie, tak. Pozwolę sobie ten kościół zniszczyć. Przyjął, macie zielone. Nie, posadzone są ładunki. Stanisław zgłasza do Adin. Przyjął, jesteśmy do daleko, czy obejmiemy w tym tutaj? Jakim cudem w drugim punkcie są trzy drużyny. Chcecie mi potwierdzić, że Adin 2 i 3 są wszyscy w jednym punkcie? Prawdopodobnie. Kurwa, jedynka chyba pojebała Kyung. No to jak to potwierdzicie, dajcie mi znać. Dwójka to była... Swoły czy ze wsi ci trafiła? Swoły ze wsi, kurwa, kierunków nie ogarniają, radia nie ogarniają, map nie ogarniają, niczego. No może, że strzelać potrafię. Kurwa, na co mi tyle stas? Och.
Dobra, tyle bandaży im chyba starczy, jak już im tą ostatnią porcję dam. Dobra, ja stąd widzę co najmniej jedną drużynę, więc na pewno jedna drużyna jest w kryjówce 1. Stanisławu, zgłoś do Adin. Stanisławu, zgłaszam. Stanisławu, potwierdzam, wszystkie trzy drużyny są w punkcie drugim. To ja, to na, powiedz Odin, że ja widziałem przed chwilą jedną drużynę, która była w punkcie pierwszym. Jeszcze raz szef, powie? Badali? Powiedz Odin, że widziałem jedną drużynę w pierwszej kryjówce i na pewno dwójka jest w kryjówce numer jeden, więc nie mogą być wszystkie trzy w drugiej kryjówce. Adin, sprawdźcie lepiej swoje informacje, bo tu kapitan mówi, że podobno dwa jest w kryjówce 1. Że na pewno dwa jest w kryjówce 1. Skąd tu tutaj wchodziłeś? Dwa potwierdzam, jestem razem z Tri w kryjówce 1. W takim razie Adin, gdzie wy do cholery jesteście? W drugiej kryjówce Polaków. I są tam wszystkie trzy drużyny. Zapytaj go. No to wytłumaczcie mi w jaki sposób, jeżeli... Stanisławu, poczekajcie. Wójka dowódca i... będzie zaznaczał naszą pozycję. Przyjął. Główno mnie obchodzi zaznaczenie pozycji. Albo mi podadzą koordynaty, albo nie. Ja nie widzę, co ktoś kurwa paska na mapie. Podajcie koordynaty, Adin. Kapitan chce konkretne koordynaty. Koordynaty 079, przerwa 941, odbiór. I wszystkie trzy drużyny tam niby są. Zaznaczy. Sekundę zerkam. Stanisławów do 2 albo 3. Tu 3 zgłaszam. 2 zgłaszam. Potwierdźcie mi, że jesteście za Dean. Dwa odmawia. Poproś dwójkę, żeby i trójkę, żeby podeszli do kościoła na zachód od kryjówki pierwszej. To jest w kryjówce Polaków 1 i tam jest tylko 3 z tego co widzę. Poproś dwójkę i trójkę, żeby do nas przyjął, podeszli. Przyjął, dwójka i trójka, proszę nie przyjście do kościoła na zachód od was. 069925. 069, przerwa 925. Stanisławu, zgłoś do Adin. Stanisławu, zgłaszam. Stanisławu, mamy tutaj dowód, że była w punkcie drugim dwójka, z powodu, że są ich polegli. Również rozmawialiśmy z sierżantem Żyłą, który odprowadzał jeńców. Ale ja nie wiem, to, kurwa. Tam polegli, to nie znaczy, że tam są w tym momencie. Lecz spotkaliśmy sierżanta z drugiej drużyny. Stanisław przyjął. Kapitanie, zgłaszam, że jestem tylko kapralem i nichu ja nie rozumiem. Ja kurwa też przestałem ogarniać. Nie, dwójka i trójka tutaj przybiegną. Aktualizacja rozkazów od Stanisławów. Adin, na razie oczekujcie. 2 i 3 mamy się spotkać przy kościele na zachód od waszych pozycji. No i biegną nasze wesołe ludziki. W ogóle dużo mamy tu tych bandaży? Mamy. Ja może dosłownie kilka wezmę. Na przykład dwie stazy. Płyn. O. Jak tam stoję z morfinami. Dobra, policzniku Johnny, jako że jesteście pierwsi, to wy znacie trzech czerstów pojadą do zamku po nasze pojazdy i tutaj wrócą. Potem wszyscy udamy się po Adin w drugiej kierówce. Przyjął. No dobra, małpa,
Owen i Michał. Inaczej nie mogę wziąć. Gerek ze mną i Koksu zostaje. O, ciekawe. Chwila, bo... Tym pojazdem mamy jechać, tak? Tak, ty jedziesz z dowódcą, z dowództwem i potem bierzesz, każdy z was bierze po jednym pojeździe i jedziecie tutaj. Panie poruszniku, zostaje tylko jedna osoba, która mnie widzi i jedzie. Dobra, no ja sobie poczekam. Do tego medyk, kto jest medykiem? Koksus. Koksus no to... Dobra, to może przy ty wsiądźmy do pojazdu, wy jesteście duży na jaka? Tri. No to całe ty nie wsiądzie do pojazdu, dwójka niech tutaj czeka. Dobra, to mam wsiąść. Dobra. Zameldujcie, czy wszyscy będą w tyłu, nie? O Jezu. A, Michał nie opracuje. Chwila. Grarek nie opracuje. Właśnie, dziękuję. Ładować się. Ktoś mi zwolnił miejsce i bardzo dobrze. Wszyscy? Sekunda. Odmawiam. Co jest? Dobra, wszyscy. Dobra. Zamejduj dwójce, że jedziemy do po pojazdy i żeby czekali do nas na nas przy koście. Nie. Stanisławu do dwójki, oczekujcie przy kościele, za chwilę po was ktoś przyjedzie. Na razie naprawdę przestań, bo to może się dzieje. Tutaj dwa, na razie sprawdzamy miejscowość, czy nie ma poszukiwaniu jakiegoś składu amunicji partyzantów. Tym przyjęli. Towarzysz Koksus. Stanisław przyjął. Towarzysz Koksus. I towarzysz zajrzeć do ładunku ciężarówki. Tak, mamy prezenty, kolejne. Adin czeka na rozkaz. No to nie oczekują miejscowości. Tylko, że oni są przy dwójce podobno, no dobra. Niech się udadzą równo na punkt dwójki, żebym potem ich nie musiał szukać po całej mapie. Do Adin, bądźcie równo na punkcie, niedługo po was ktoś przyjedzie, jak przyjął? Na którym punkcie odbiór? Druga kryjówka Polaków w miejscowości Suchorzów. Ale urwał. Adin przyjechał. Tam samolot stoi na tym na polu. Widzicie z prawej? Tak, to odjebany samolot. Ja nie wiem, jakie mają Adin problemy. Nie. Trójka, zgubiliście kogoś czy coś, że Adin twierdzi, że kurwa wszyscy są tam na miejscu, na punkcie dół. Ej, jakaś skrzynka spada. Za nami jest spadochron. Zaopatrzenie. To spadochron za nami jakiś. Adin go widzi. Stanisław przyjął, oczekuj. Tak. Kapitanie? Tak. No, Adin widzi tą skrzynkę, co widzą też chłopaki na pace. To jest podobno skrzynia z zaopatrzeniem. No to... nie wiem, niech zajrzą do środka. Stanisław do Adin, macie ją przejąć, ale uważajcie tam na siebie. Adin, jak przyjęliście? To jest ta ciężarówka, co Polacy przyjechali. Naszą kopę też. Jak to pięknie wygląda. Z prawej jest pasy. Teraz jedziemy po pojazdy, rozumiem. Potem jedziemy to lotnisko, robimy zadymkę na lotnisku i wracamy. I wygrywamy wojnę! Kapralu, jak dobrze pamiętam, Koksus. Wojnę już dawno wygraliśmy. My mamy jeden kluczowy argument. Nasze umysły, oni nie mają nic. Oni mają Führera i za niego walczą. Na to trzeba uważać. Polaki, Führer? Nie Polaki, ale... A czemu nie? Polacy też kurwa służą Führerowi. Jak ktoś nie jest z nami, to jest przeciwko nam, jest pieprzonym faszystą. Nie chcę nic przypominać, ale jeszcze mamy czarną zarazę. A jeszcze przecież mamy czerwonych Polaków też. Tak zwana Armia Ludowa. Ale to są ci dobrzy Polacy. Tak. Ej, tu jest jakiś strzelec!
tam nie masz nowych. Tam ktoś siedział na HM-ie. Potwierdzam. A strzelał nie, do nas? Nie, on był martwy, on był martwy. Tak wygląda. Siedział jak miał kija w dupie. A to potwierdzam. Który mu wsadził kurwa w żopę kija? Nie wiem, czy jest sens ładować całych skrzyni. Tam amunicja była jeszcze do karabinu. Będziemy atakować te patrole, czy tylko lotnisko i zabijamy? Będziemy atakować patrole również. Tylko wszystkie trzy drużyny się jakoś trzymają, to zaatakujemy patrole. Dobra, niech dwóch ludzi wyskoczy i skoczy po te pozostałe. Wyskoczyło cztery. Nawet pięć, polecam. Chyba i wyskoczyli wszyscy, co? Nie, nie wszyscy. Ja wiem coś. Gdzie oni kurwa biegną? No bierzcie. Co? Wybrać pojazdy czy skrzynki? No, pojazdy. Kurwa. Kapitanie, tak. Kapitanie. Jak bardzo zły pomysł, żeby dać im minutę na przezbrojenie? Okropnym. Okropnym. Będziemy... Tak myślałem, przyjął. Wszyscy są na pojeździe zajebiście, no to już on. Niech ci z tyłu obserwują ci, czy tam ci dwójka, czy tam ta dwójka za nami jedzie, co? Jadą, jadą. No to super. Jadą, jadą. Czekaj, pojebane chyba kierunki, tak. Czekajcie, bo oni się przez krzaki teraz będą przebijać. Jadą za nami, widzę, więc powinni już nas gdzieś. Czarny sierżant? Nie czarny, tylko opalony. Wiesz, na Kaukasie też czarny widziałem, to wiesz. Chyba się nasi zgubili. Ojciec Kominiosz był. Stójcie, nie widzą, nie widzę ich. Będą, że byliśmy w mieście, powinno nas trafić. Nie wiem, ale mogli jebnąć drzewo i wybuchną pewnie, czy coś. Możemy się zawsze cofnąć. Daję pół butelki sztabca, że tak jest. Uwaga, strzelam do góry. Może z flary? Dzień. Macie flary? Nie mam, ja nie mam. No ja też nie mam, bo jest dzień. Po chuj mi flary. Żeby strzelać. Ewentualnie biały dym. Jakby ktoś miał biały dym, to teoretycznie może rzucić... O, dowódca ma. Wiesz, co by było tam odłamkowy. Aha, teraz pogramy sobie. Rozmiar 1 będzie ze mną w 9 sekundy. Nie chcę nic mówić, kapitan się zabiera. I hopsa do góry. Hopsa. Czy naprawdę musieliście wybrać akurat dwóch największych durni pewnie w waszym oddziale? Wsiadaj. Sami wybiegli, ale są największymi durniami, to prawda. No to potem się znajdą najwyżej, jak się nie znajdą, to ich problem. Pływa, a potem będziemy godzinę czekać, aż przyjedzie. No to będziemy,
Będziemy jechać partiami. Kapitanie. Dobra, jedziemy na miejsce. Wątpię, że zauważyli ten. Ja też. I tak nie lubiłem stanowić w broni. Myślę, że są jakieś, nie wiem, zabawki w jakie. Są żołnierzyszki małe. Coś takiego. No do naszych, do dwójki. Zameldować dwójce i jedynce, że ich kierowcy się zagubili i to trochę dłużej potrwa? Tak, medy. Znaczy nie, jeszcze nie, zobaczymy na miejscu, może dojadę. Jak mnie to jadą, to trzeba będzie ich rozstrzelać. Chyba ich widzę. Po lewo od nas. W zasadzie pod prawo od ciężarówki, a po lewo od paki. Ja pierdolę. Ty w końcu? Dobra, jedźmy, on dojadą tam jakoś, mam nadzieję. No nie wiem, chyba szkolenie z mapą przeszli, co? Nie wiadomo. Patrz, wypadałoby zapytać. O! Jeja! Kurde. To się nazywa wyważenie. Wszyscy ty je użyją? Nie. Trzymali się deseczek? Jak nigdy. Siedzieliśmy, siedzieliśmy na deseczkach, które mają magnesiki. A wy co, żołnierz tyle ołowił w dupie, że was trzymało? A żebyś wiedział. Parasol robi swoje. Michał, pewnie mnie... Wozy mają drugie rady. Dobra, uspokójmy się, bo zaraz będziemy na miejscu. No, słyszycie. Dobra, więc nie musimy usiadać chwilowo, nikt nas nie słyszy. Panowie, słyszycie mnie? Tak, no jest, tak. Te radia chyba działają na kilometr z tego. W szakach tam zginęliście, jedziemy tam, gdzie byliśmy pod tym kościołem. Przy... Kurwa, wiedziałem, że się jebnę. Jesteśmy przy międzywodzie. Michał, tu w lewo i później w wiosce, następnej w prawo będziemy. Przyjął. Łopanie. Kapitan wie co robi. Na pewno się nie zgubiliśmy, kapitanie? Nie. Na pewno. Na pewno się nie zgubiliśmy. Wiem doskonale, gdzie jesteś. Mówię, że na pewno się nie zgubiliśmy. To elegancko, kapitan jednak pachowiec jest. Na skróty jedziemy. Nie chcę nic mówić, ale kapitan dba o waszą rozrywkę, żebyście trochę krajobrazów pozwiedzali. Ja się nie nudzę. Żebyście z naturą się trochę zetknęli. Po prostu jedziemy najbardziej zachodnią drogą. Teraz, właśnie w tym momencie. Strasznie mi tak głowa boli, aż mnie to martwić zaczyna. Chociaż jest lepiej niż było. A to potwierdzam. O! O, jest tragedia. Ja coś od początku dzisiejszego dnia mam straszne zawroty. Ale mój monokular do nagrywania sprawuje się idealnie. Do czego?
Znaczy, to jest taka mała kamera obskura, taki, i kiedy byłem szkolony na filmowca w szkole. Ola powinien gdzieś tu być przy kościele. Imienia Lenina. Nie chcę nic mówić, ale jak ja widziałem kamerę, to zamontowali kurwa w samolocie i to było wielkie. A ostatnio like jakąś taką kompaktową zrobili, powiem ci szczerze, że ja mogłem sobie zmieścić do plecaka. Koksu, poszłobyś mnie, dobrze? Już. Ja słyszę, że tutaj koks z... Ślata. O? Łopanie. Powtórz? Stanisławu zgłasza 2. Stanisławu zgłasza 2. Czekaj, kurwa, jesteśmy na południu od... Nie kierowca, tylko kapitanie. To na dwójki był nasz. Tutaj dwa do Stanisławowa na zachodzie wsi i kościół. Stanisław przyjął. Uważajcie, bo to powiedzieliśmy, że zaginiony typek był. Powtórz? Zaginął nam i gdzieś to niby miał być. Wywołują nas. No, wywołują was. Tri zgłaszam. Ojok, zameldujcie do dwójki, żeby się pakowali na najbliższą ciężarówkę i wszyscy się spotykamy tam. Stanisław zgłasza do Adin. Adin wkracza do drugiej kryzysu. Co kurwa? Co moje rady się otwierają? Co? Stanisławów dla Adin, a wy już tam przypadkiem nie byliście? Ja pierdolę, kurwa, za szczerze się tam. Co się tu dzieje? Zadaję sobie to samo pytanie od około półtorej godziny. Wy kurwa tego na radio nie słuchacie. Kurwa. Ja słucham. My tu z kapitanem już taką łamigłówkę mamy, zagadkę logiczną. Ja radio przejąłem jakieś pół godziny temu, do tej pory próbuję zrozumieć, co się dzieje. Witaj w moim świecie. Adin spotkało wszystkie drużyny, nie widząc ani jednej, do tego było w punkcie 2, ale teraz ponawia atak na punkt 2. Dokładnie. A żeby było śmieszniej, Adin to taka jest drużyna widmo, że nikt ich inny nie widział. Tak, tam są same snajperzy podobno. Fajne role. Tam każdy ma snajperkę, jak sobie to widziałem. Ten Hadriosa ma tylko pepesze. Ale nie chcę nic mówić, roboty robią. Bo punkt podobno trzeci, tak, trzeci. Zajęli bardzo sprawę. No. Czyli mamy getunów, którzy nie potrafią obsługiwać mapy, ale dobrze strzelają. Tak, ładnie. Tak naprawdę jakby was wymieszać, to by tu nawet co nie dobrało. Stanisław zgłasza na 2. Niech się pakują do najbliższej ciężarówki i jadą na drugą kryjówkę Polaków. Stanisławu, do dwójki. Macie teraz się załadować do najbliższej ciężarówki i jechać na drugą kryjówkę Polaków. Jak przyjęli? Druga kryjówka Polaków samolot. Czy jesteś na dobry dozór? To nie jest amerykański? Nie, amerykański. Czy wie? Tak. Amerykański samolot zniszczony po prawej. Kiedy może Niemcy przejęli od Amerykanów, a my żeśmy przejęli od Niemców i Polacy przejęli od nas. A ty samolot strzelał od nas. Atakował nas. Przyjął. Znaczy... Tu 3 jesteśmy razem ze Stanisławowem, jedziemy ciężarówką.
Powiedz ci, że jesteście z HQ, to może dadzą wam spokój. Powiedziałem. A, dzięki. Już od tych słuchawek do uszy tam mi odpadają, dlatego na głośnik przyszedłem. I dalej nic nie słyszę. Nie dziwię się. I współczuję. Stanisław zgłasza dla Adi. Adi zgłasza śmierć sierżanta Limonki, dopóki zawsze mówię ja, kapral Fokus. O kurwa, kapral. Stanisławów przyjął, kapral Fokus przyjmuje dowodzenie. Kto? Fokus. Niech będzie z nim. Dobra, tutaj gdzieś powinni się znajdować Adin. Jakaś drużyna jest za nami. Ej, słyszę go! Panie kapitanie, to tam słyszę. Dobra, wysiadać. Wiadomo, gdzie są nasze transporty? Tak, to oni! Żołnierz, kurwa! Nie musimy już to wszystko. Rozbierajcie go, rozbierajcie. Zostawcie sierżanta, kurwa, zostawcie sierżanta, kurwa, bo będę strzelał w głowy. Dobra, Adin. Kto dowodzi drużyną? Adin jeszcze? Ja, kamerowóz. Dobra. No, czekamy jeszcze na dwójkę i wyznaczę wam wszystkiego. Niech ktoś mi powie, co się z nim stało. Sierżant wykitował, no nie wiem. Podbiegł pod celownik i dostał od tego jardowego. Ja mam pytanie do wszystkich. Nie widział ktoś dwóch zaginionych ciężarówek? Ja widziałem dwa zaginione czołgi. Nie, ciężarówki nie obchodzą. Panie Brusiu, mogę wziąć tak? Broń pana sierżanta? Co miał? Z tego co wiem, to nie jest to dozwolone, żeby brać. No właśnie, tym bardziej, że ma silnik. Dobra, to co mam? No właśnie. Amunicja tak, jakiś pojazd jedzie? Można. Chyba nasz. Dobra, pewnie nasz. Southeast. Tak, nasi. Nie, to jest... Czemu? Nie, to jest nasza. Nasi. Nasi, ale czemu kurwa tylko jedno? To jest chyba... Ale kto? To chyba dwójka. To jest chyba dwójka. Dobra, dalej nie ma nas. Tylko wykona gotowa. Ja, to jest dwa. Gdzie zgubiła się druga ciężarówka, która dwa mi była? W nocy ciężarówka jedzie. Jechała za nami chyba. Jadą tam. Na północy są. Jak kurwa na północy? Demoni z północy przyjechali. Nie, ciężarówka. Dobra, wszyscy z biurka. Dowódcy dużym do mnie. Dowódcy dużym do mnie. To są moje. Jakby oni chcieli od północy przejechać, to by musieli ściąć. Pojechać w lewo. Proponuję i ściąć przez całą tą. Johnny jest i kapel Focus. Dobra, zrobimy tak. Jako, że dwójka jest najliczniejsza, wy pójdziecie środkiem. Ja mam propozycję, panie kapitanie. Tak? Nie. Najpierw... Użyjmy tej ciężarówek, wysypajmy się na zamek Wawel, żeby tam się przezbroić. Tak, to chciałem zaproponować, tylko dajcie mi cały plan ułożyć. To wszyscy pierw jedziemy do zamku, tam się przedbieracie, północ atakuje drużyna 1, środek atakuje drużyna 2, a południe atakuje drużyna 3. Dalej wszyscy, znaczy w sensie patrole partyzantów, to mam na myśli. To jest. Jeszcze czołg przyjechał. To nie miasto. Zabiłeś obydwu przywódców. Ale nie krzycz. Przepraszam. Słyszę tutaj bardzo ciekawe informacje. Nic nie słyszysz. Coś zgłosić? Nie słyszałeś. LKWD. Mniej więcej tak to będzie przebiegało. Ja proponuję dwa osoby zaatakowało typowego sipasa. Typowo na środek. Ciężarówka od południa nasza. Powtórzmy. Przyjechali. O, teraz. Przyjechała ty niebieski sekcji. Ja mam takie pytanie, żeby jak dwójka jedynka rozwali tej kontroli partyzantki, by dołączyła dodatkowo razem. No tak, ale wtedy będziemy musieli zostawić jeden patrol partyzantów, a tego nie chcę. No tak, ale nie, jak zniszczy ten swój patrol, to dołączy do dwójki, dwójka poczeka na swoim patrolu. Jak się śmieją duży. I będę skoordynujemy atak na wrotnisko. To zrobimy tak, zamienię dwójkę z trójką. Okrutno. Okay. Słucham?
I przy ataku na lotnisko się połączyć. Przyjedźcie w okolicy. Tak jest. Mam się swoje radio? Mamy w końcu trzy ciężarówki? Mamy, dobra. W każdym razie, teraz wszyscy do zamku na pionowej linii zostawiamy pojazdy, lecimy z buta. Mniej więcej, dobra, nie musicie się trzymać ściśletanu, ale chcę, żeby to było zrobione. To moment, dwa jednak ma atakować od południa, tak? Tak. No dobra. Chodźcie tu. To spotykamy się z zamku, to pierwszy, ten lepszy. Możecie wykonywać oczywiście atak wcześniej, jak nie chcecie czekać. Dobra, ruszamy. Spójrzcie na mapę. To ostatni na zamku ten frajer. Ruszamy. Owen prowadzi, bierzemy tam ciężarówkę. Na północny patrol partyzantów. Orciku, czy one są operacyjne? Teraz ruszamy do. Dawaj, ja ci mnie jadę tą dużą. Dawasz? Owen prowadzi. Uważajcie trochę kierownicę. Nie prosto. Kurwa. Tak. Siadać, jedziemy, bo tu wyścig jest. Nie, dobrze, że nie jest odbił, bo bym się bał z nim je. Ale Michał, towarzyszy Michał, no. No, przynajmniej dobrze się stało, przynajmniej znaleźliśmy tego. To towarzysza Spina pod końcem. No, racja. Ale co, to jest... Co, to nie operacyjne, przepraszam. A gdzie wy macie? Nie wiecie. Jeden przyjechaliśmy, a drugi oddaliśmy jakoś nie. Sorry, ale strasznie, strasznie kiepsko mi się mruga. Oszy mi się strasznie psują. Nie tylko to robię, to jest to samo. Dobra, olejcie tego cywila. Ale to nie jest dobra ten, bo jak się zbliżyliśmy za inny. Dobra, będzie mi połowę. Tam za nami jest jakaś ciężarówka ogólnie. To jest nasza. Nie bardzo jak zawodnie. Pani Sławu, zwołują się. O ja. Była. Spółka w to dobre słowo, bo to jest. Ja bym z tego nie mogę, ja może skróty jakieś, albo co? To jest prosto. Jest za głośno. A przecież są uszy. O, to jest. O, teraz jest zadanie. To wywołują się. Tak. Jest dobrze. Dobra, daj im godę. Daj im godę. Operacyjne. Małpa nie ma tu na nic. Lekko w prawo. Tu w prawo, tak? Tutaj?
prowadzi cię. Brawo, gdzie wyjedzie? Słucham? Słucham? Poprowadził? Adam Mały. Mały prowadzi. Co to jest Adam Mały? Halo. Że jakiś bohater... Będę rajdowcem. Ale panowie, no bez przesady. Dobra, Twitter, brójcie. Amunicja do DP. Trafię? Tak, pojedziemy. Właśnie miałem proponować, mi się podoba. Oj, nie to. O. Jest fajny, jest słodziutki. Zróbmy jeszcze większy. Tak co, Amerykanie czasami potrafią coś zrobić. Sporadycznie, bo sporadycznie, ale potrafią. Kurwa, cudowne. Nie no, nie muszę. Ja mam prowadzić? No, jak to... To nie jest dobry pomysł. Mam straszne zawroty głowy. Okej. Kto się przy... Kto gotowy potrzebuje? Już, już. O, parę tak tutaj mam zaraz. No, moje zawroty głowy są bardzo straszne. Tam nie ma. O, nasi jechali. Mega fajne zaszego tutaj. Głupi. Bardzo fajne plecaki to mówię. Dobra, jasna. Back, back one. Kurwa, right. Kurwa, gdzie ty jedziesz? Bardzo pojemne. Ja się pytam, kurna, kto kierowcy nie był. No tutaj w tej skrzynce, patrzcie, tutaj. On jest nie daj mi powiedzieć, jak górę to mają. Nazywa się bug. Nie ten ammo bug, tylko ten bug jeden. Tak. Czołem, czołem. To weźcie ten drugi, bo ten jest dużo większy. Poruszniku. Poruszniku. Informuję was, że w swoim samochodzie macie całą skrzynkę z medykamentami, więc... Przyjąłem. Jakby co, to wspierajcie też inne drużyny tym, jakby co. Okej, my się łączymy z inną drużyną, więc będzie dobrze. No tylko moje się tam dogadajcie. Dzięki. O, pan kapitan. Tak, Johnny, pośpiesz się twoją drużyną, bo dwójka już rozpoczęła atak. Jak to jest możliwe, że dwójka już rozpoczęła atak, skoro... Rusza... No oni... Przezbrojali się. Oni bez przezbrojenia są. Oni polecieli od razu na patrol. Mając co prawda najdłuższą trasę, ale no... Bez ociągania. 34 magazynki do Mosina. O, miałem pytać się, co się działo za Dean, ale już widzę. Nasza kochana super drużyna. Ktoś się panowie magazynki do Sinat, proszę bardzo, bo mam akurat 30 magazynków. Biegiem. Tak pojemny. Ja mam 19 do PPS. Już nie mogę po prostu nie... Towarzyszu kapitanie? Tak. Po prostu... Jakieś rozkazy dla Adin? Owen na kierowcę. Ruszacie! Na patrol partyzantów na północ. Potem łączycie się z trójką i atakujecie lotnictwo. Koniec. Tak jest. Dobra, a Dean do wozu. No, oni tylko strzelać potrafią, kapitanie. Dobra, gdzie jest Tree? Dobra, ja możemy się zbierać. Tak, polecimy za Team, bo na środku to będzie. Nie działa, tak? Działa, jedź, jedź! Działa, działa, dobra, jedź. O! No aż ty, skur... Czekaj, yeah! Klasa! Stanisław, do wszystkich drużyn przejęliśmy taktycznie malowany samochód cywilny. Spróbujcie nas nie ostrzelać, a będzie miło. Jak przyjęli? A ty przyjął. Ale ładny. Szybę sobie mogę otworzyć. No. Yeah. Jaki szybki, 60 km na godzinę. Wyścigówka.
B, a Din powinno być gdzieś po naszej lewej, ale ich nie widzę. Znaczy Adin, kurwa, dwa. Znaczy trzy. Trójka. Po dzisiaj to oni mogą być wszędzie. Pan kapitan się nie zdziwi, jak dostaniemy meldunek, że przejęli lotnisko w Waszyngtonie. Bo im się kierunki pomyliły. W ogóle najciekawsze w tym momencie jest to, że praktycznie nic nie widzę. Tak, bo pewnie nisko jest szyba, a ty masz jesteś wysoki. Przesiadłem się właśnie do tyłu i już coś widzę. Dobra, nasi się przodu napieprzają. Tak. Dobra, ciśniemy dalej z buta. Szkoda, ale dobra. Dostałeś? Cały jesteś? Nie, cały jestem. O, tam jeszcze daleko jest. Ale ci kurwa Polacy ładnie po angielsku mówią. Kurwa, magazynek. Dzięty. Dobra. Tam chyba leży, tak leży. Czołg nasz. Uważaj, żeby nie przejechał. No, uważam, uważam. I z lewej, gdzie są kontakty? Pewnie przy tym, zaraz tym czy... Jest! Polak. Dostał. Ja pierdolę. Coś co?
Nie jest, był chuj blisko ten. Chabę potrzymy. Bierze. Stanisławów, zgłoś dla dwa. Oje. Stanisławów, zgłaszam. Tutaj dwa, ostrzeliwujemy się z Polakami w punkcie patrole partyzantów w koordynatach 033. 923 mamy jedną stratę więcej, jest na tej chwili 7. Za chwilę będziemy wchodzić do miasta prawdopodobnie. Stanisławów przyjął. Słyszał się? Tak, słyszałem. Lecimy, słyszałem też. Tak. Zobaczymy jak nam jedno. Stanisław zgłasza lada? Tutaj dwa, w punkcie, w którym przed chwilą meldowałem, ostrzeliwuje nas wrogi samolot, prawdopodobnie brytyjski. Stanisław, przyjąłem, widzieliśmy to. To my, ja to widziałem. Tak, pytaj czy... O, blisko? Widzę. Nie, to smugi, to koszady są. Nie ma, no. Nie chcę nic szefowi mówić. Mieliśmy likwidować partyzantkę, a to mi wygląda na regularną wojnę. Spokojnie. No spokojnie, KM to... O, biega na przodzie. Na daleko.
A, też go widzę. Właśnie nie mogę w niego trafić. Macha mi tą. Kurwy syn. Chyba został dzięty. Albo nie. Czysta metr do niego jest jakoś. Stanisławów przyjął. Co jest? Nie słyszałem. Czy zgłosili, że zlikwidowali patrol? Przyjął w takim razie, niech udadzą się dalej na zachód, a potem... Stanisławów do Adin, udajcie się dalej na zachód i później połączcie się z TRI, kiedy oni wyczyszczą swoje patrole. Jak przyjęli? Adin przyjął. Bez odbiór. Bez odczy odbiór. Się gdzieś w pobliżu. PSWT słyszę. Stanisławu zgłasza 2. Stanisławu zgłasza do 2. Tutaj 2, mamy ciężki opór w południowym punkcie, ale podchodzimy właśnie do miasta, powinniśmy dać sobie radę. Stanisław przyjął. O kurwa. Ja z prawej coś mam. Tak widzę. To konkretnie. Nie, to kurwa szat. Widzę Polaka z MG42. Tri zgłoś do Adin. Pozycja. A, tam. Tri zgłoś do Adin. Tri zgłaszam. Tri, podajcie swą pozycję. Tu Tri walczy aktualnie z patrolem. Powiedz Adinowi, żeby się udali na... Dojdziemy. Na... 025. Stanisław do Adin, udajcie się na 025. 935. O Boże, widzę tam, ale to na... A to nie nasi tam bardzo daleko? Pewno. Też mają jasne mundury, dlatego wolę zrobić. Nie, to... Dobra.
No skurwysyny psy polskie, no. No to już było blisko. Nasze bombowce chyba... Tak i tak. I... tak. Tu czwórki. Dostałem. Jała. Przyjął pan na żywo. O, dzięki. Ja tu próbuję osłaniać. Tych kurw polskich. Jeśli Adin nie pojebało koordynatów jak zwykle, albo kierunków, to zaraz powinni naciągać od północy. Chyba jej bombarduję. Czekaj. Widzę Adin właśnie. Są na 310. Na 310 sprawdzam. Tak, to nasz. Ta, bo nie widzę. Zapytaj tylko jak status, bo mogli obejrzeć. Stanisławów do Adin. Do 3. Adin zgłasza się. Wróć, Stanisławów do 3. 3 zgłasza. Jak tam raport sytuacyjny, straty? Straty 1, aktualnie przemieszczamy się na pozycję wyjściowe do ataku. Niech zaczekają na Adin i niech się połączą w 025935. Do Adin, połączcie do Adin i do 3 w sumie, połączcie się razem i zaatakujcie te patrole. Niech się spotkają 025-935, bo też się nigdy nie znajdą. Spotykajcie się w 025-935. Tri zgłosi do Adin. Tri zgłosi. Jesteście na głównej drodze? Potwierdzam to my. A no. Status dwójki proszę. I lecimy na to. Stanisławów do 2. Ponawiam Stanisławów do 2. Tutaj 2. Właśnie kończymy zajmować się patrole partyzantów na południu. Jesteśmy za chwilę, będziemy za chwilę gotowi do ataku na lotnisko. Przyjął, poczekamy na nich. Dam, jak wszystkie drużyny głoszą mi gotowość, to dam zielony, żeby wchodzić na lotnisko. Przekaż to na radio, że Stanisławów tam. Ale, że co jeszcze raz? Żeby wszystkie drużyny, jeśli są gotowe do ataku na lotnisko, to żeby mi dało znak. Stanisław, do wszystkich drużyn, jeżeli będziecie gotowi do ataku na lotnisko, macie się do nas zgłaszać, jak przyjął? Trzy przyjął. Dwa przyjął. Dobra, podchodzimy do tam, do jedynki i tu. Przyjął. Że im powiem, że idziemy. Nie, po... Lewan rozłożą. O matko, ale on zawrócił. A, też dostałem przez... Kurwa mać.
od pozycji południowych patroli partyzantów. Mamy zrzut około 20 spadochroniarzy. Prawdopodobnie to nie są nasi. Przyjąć, czy dadzą radę ich zlikwidować? Stanisław przyjął, dacie radę ich zlikwidować? Stanisław przyjął. Dobra, sprawdzamy lotnisko, możesz coś zobaczyć. Tutaj dwa spadochroniarze wylądowali w okolicach lotniska. Kto wylądał? Stanisław przyjął. Spadochroniarze w okolicy lotniska. Mamy czołgi, co się może nie udać. Może załoga nie jest zbytnio bystra, ale... Zapytaj jedynkę i trójkę, czy się połączy. Stanisław... Stanisławów do 2, były to nasze siły sprzymierzone, z którymi nie mamy kontaktu. Przyjął. Stanisławów do Adin albo 3? Tu 3 zgłaszam. Zapytać, czy się połączy... 3, czy połączyliście się z Adin? Potwierdzam. Przyjął. Dobra, widzę nasze albo po... Raczej nasze. Stanisław zgłasza. Na lotnisku jest kupa polskiej piechoty oraz 3 Shermany. Jak przyjął? Stanisław przyjął. Widzę na... Tutaj dwa dopełnienie komunikatu. Mamy dział przeciwlotnicze również na lotnisku. Powiedz do wszystkich, czekamy aż nasze czołgi wjadą na... Stanisław, do wszystkich drużyn, czekamy aż nasze czołgi wjadą na teren lotniska.
Dawaj, bajdzie na prawo. Czołem, panowie. Czołem. W takim razie Stanisławek tam. Czekam, na dwa się. 334. Jedno na 34. Tam. Wow, o kurwa. Dalej tu jest lotnisko, na którym właśnie są rzeczy, które rozwalają nasze czołgi. Ale my nie jesteśmy w progach. A tam jest jeszcze piechoty, idzie o to, żeby to będzie trwało bez celu. Czekamy, spokojnie. Wyszają się. I wtedy wejdzie. Dokładnie. Widzę naszych piechociarzy, to są wasi? Waszej drużyny? To jest od nim. Będziemy zapieprzyć nas i to jest samo. Dokładnie. Uwaga, chytrzy czołg dalej do drugi. Lebo! Kolejny czołg. Dobra, uchylić zabudujcie, nie wychylajcie sobie, bo za zobaczę, że was będą próbowali do przejścia na stopie. Koktur, jak macie chwilę, proszę szyj Oriokta, bo dotał wcześniej. Za kapitanem, za kapitanem. Wybaczcie, mam tak mało mrozu, że nie jestem w stanie się nawet obrócić w jednym stronę. No rozumiem, mam to samo. Tak? Bardzo dużo mocny opór jest. Dlatego czekamy aż czołgi wjadą. Wszystkie. Wszystkie. Dobrze. No oni się dziwią, co ja robię. A sami się odżyły. Mówię, że jesteśmy idiotami. Poważnie pod pulsem. No dokładnie, ja takie mam nastawienie. My żyjemy. Mam jedną stratę. Jest dobrze. Dwie. Ogólnie panie towarzyszu, po prostu tylko złapał było śmieszne, jak go wziąłem na plecy, doniosłem i załatany. Dostałem przez niego, niego trafił i mnie położył i nie mogliwe. Na rol powiem ci, że jesteś nikt. Wiem, to przez ten sam okres, który się zbiłem. Dwójka wchodzi się. A ja towarzyszu po poruszniku to przez ten samochód, którym się zbiliśmy z szeregowym tam. No i dobrze, wtedy tyle. Ale naprawdę ja nie widziałem tego. A jak ta sytuacja z dwóch? Wchodzą na lotnisko. Dobra, to przekaż trójce jedynce, żeby też uważać. Dobra, trójkę ruszamy. Tak. Ruszamy sama. Ruszamy na lotnisko. O kurwa, chowanie się. Dobra robota, panowie. Kurwa, sierżancie. Tak? Sierżancie, nie kapitanie.
Chyba. Szeman jest nieaktywny, nie bójcie. Amerykanie? Poinformuj jeszcze do rzeczy, żeby nie strzelali do naszych. Stanisławów do wszystkich drużyn, sprawdzajcie swój ogień, ponieważ ktoś z naszych niby dwójkę ostrzelał. Kurwa, padni. To nie jest przypadkiem, nie są przypadkiem nasi spadochroniarze? Wyskoczyli samoloty, które nas bombardowały. No to są nasi spadochroniarze, to był nasz samolot. Dobra, nieaktywny. Nie wajcie do naszych! Nie wajcie do naszych, kurwa! Stanisławu, ponawiam do wszystkich drużyn, proszę nie strzelać do kurwa naszych, dziękuję. Stanisławu, bardzo nie strzelać, kurwa. Stanisławu, zgłasza radę. Stanisławu, przyjął. Uważaj,
Saints Row 3. Witam, kapralu. Witam. O ja. Kapitanie? Zameduj, że jak lotnisko będzie względnie czyste, to spotkamy się przy bombach. Ale wszystkie duże. Kogo wy strzelacie? Nie, niczego. Ja? Nic bo ktoś tam strzelał i nie wiem. Ty chyba do nas bardziej. Ja strzelałem, teraz. Są nasi. Tak, to jest tutaj. Na chwilę trzeba powiedzieć. Dobry, wszystko. Dzień dobry. Tu się w magazynku. Dobry. Tak, skoro mamy pauzę, weźmy tutaj cholera. Cześć, towarzysze. Cześć. Ustawcie się ładnie przed samochodem. Gry na lewo. 2 się melduje. Co tu stawisz? Kapitan. Jak się to wyglądaje? Teksus, możesz mnie załatać? Szybko? Bez sensu, szczerze. Nie również, w miarę możliwości. Kapitanie? Spila. No tak, będzie debil, to się też zadaje chyba. Tyjo. Dzięki. Właśnie miałem się pytać, czy mogę dołączyć. Jest jakiś Czołka jakoś dobijał. Nie, to nasi strzelają. Po ojczyku też możecie dołączyć do... Nie, nasi strzelają. Wszystkim, którzy krzyczeli po drodze Kura, gratuluję znajomości rosyjskiej armii. Ja nie mam krwi już. Słyszałem faktycznie. Też mam. Foksus, ja mam. Szczerze, jeszcze niczego nie przytoczyłem. Ale że kto gratuluje tego krzyku Kura? Szeregowy z 53. Ura, a nie kura, więc. O, bo. Grarek, biorę się. Nie mówiłem ura. No to. Masz na ziemię. Powinno wystarczyć. Rzucajcie do plecaków, a nie do, na ziemię. Masz osocze. To jest tyle ludzi, że nie mogę trafić. Przyjemać. Dobra, tam otrawa jest w ogóle. Tak, otrawę robimy. Poczekamy jeszcze na tamtych trzech i. Na czwarte. To medyka. Pod tobą, Koksus. Leżą. No jasne, przyjedźcie. Tam około 4 litrów. Dobra. Poła. Chodźcie tutaj do was. O, bo chłopcy jeszcze coś się czeka. 3/4. Bomba leci. Ha, i na nas chyba leci samolot. Samolot na nas leci samolot. 3. Wszyscy spiedzą. Amerykański. O. No, nawet malowanie ma. Para. Mamy pelotkę, panowie. Mamy pelotkę. Co ten człowiek robi? Obsadzę pelotkę. Przeciął tylko, wracaj. To możemy to wrócić. Zakończyć. No ja też chciałbym to zakończyć. Mocne słowa jak na kaprala. No dobra, widzę, że są wszystko. No to operację oficjalnie zaczynam na udaną. Wszystkie serie zostały wykonane. Teraz pójdzie niestety trochę hejtów, ale hejtuję tą wiarę, która podpierdała Syvium, nakrycia głowy i inne takie. Ja rozumiem, że mają więcej armora niż wasze czapki. No ale no bez przesady, no latanie tym to było głupie. Tak samo nie wiem, co się stało w drużynie Odin po zajęciu trzeciej kryjówki, ale te medulki na radio to no kurwa, nie wiem, co się tam działo, no tyle po. Zgubiliśmy się w jednym miejscu. Słyszę, że 3 drużyny są kurwa w punkcie drugim, a widzę, że 2 i 3 jest niedaleko. O, samolot zastrzelili. Pierdolno. Dobra, chyba wszystko tyle z mojej strony. Tak
Taki ładny amerykański. Jak ktoś chce do zdjęcia, to zapraszam na show. Znaczy zdjęcie. Dzięki dwa, fajnie się z nami grało. Do C-trapu. Czekaj, to ty pierwszy. Tam się rzuci. Za mnie jest Korex. Ooo! Ja bym tylko powiedział, że narodowy kolejny raz zabił oficera. Raz mi się zdarzyło, ty Jessie! Dwa razy zabił. Dwóch zabił, słyszałem. Raz. Zapomniałem dodać. Zapomniałem jeszcze dodać tych trzech. Ale no, dwa szanuję, panie, że mi grało. Kończycie, bo można. Dziękuję za to, że nie odin. Dzięki, dzięki.